I jeżeli chodzi o kwestię tego, o czym opowiem, to pokażę Wam taką drogę do przedsiębiorczości i no cóż, tak jak tutaj majsterkowanie.eu wita wszystkich milionerów przyszłych i obecnych, ja też witam wszystkich obecnych i przyszłych milionerów i zapraszam Was do dzisiejszego wystąpienia. Jeżeli chodzi o program sam, to opowiem Wam pokrótce, kim jestem i dlaczego też w ogóle do Was mówię. Dajcie mi znać na czacie, kto już mnie zna, to napiszcie ja. Jak ktoś jest pierwszy raz, to napiszcie pierwszy raz. Jestem ciekawy, ile osób, z którymi tutaj mamy dzisiaj połączenie, mnie zna, już widziała mnie gdzieś wcześniej, a ile osób jest nowych? Dajcie znać, okej, super. To bardzo się cieszę, także jak widzicie, moje metody działają, przyciągają sporo osób, więc pokrótce też pokażę Wam troszkę inną stronę mojego życia, z której mogliście mnie jeszcze nie znać. Następnie też opowiem Wam o krętych ścieżkach przedsiębiorców. Moim zdaniem jest to bardzo istotny temat, dlatego że ostatnio takie modne stało się i trochę koronawirus to wymusił, trochę wymusiła to sytuacja, ale też już bardzo mocno od ostatnich lat się rozwija taki trend przedsiębiorczości, tego, że chcemy założyć własną firmę, tego, że chcemy zbudować własny majątek i o tej przedsiębiorczości dzisiaj będzie naprawdę, ale to naprawdę sporo. Dajcie mi znać, kto z Was prowadzi własny biznes, to napiszcie, mam własny biznes, a kto z Was ma pomysł na biznes i dopiero chce ten pomysł wdrożyć, to też dajcie taką informację. Jak pracujecie obecnie w jakiejś firmie, to też dajcie znać, tak? Chcę zobaczyć, jak tutaj się dzieje, czy są na sali przedsiębiorcy. Jak tak, to napisz przedsiębiorca, biznes i zobaczcie właśnie, że to jest po prostu modne, tak? Teraz, żeby zakładać własny biznes. Ale jak sami wiecie, te kręte ścieżki przedsiębiorców polegają na tym, że no nie wszystko idzie tak łatwo, jakbyśmy chcieli. I dzisiaj też pokażę Wam parę właśnie takich wskazówek ode mnie, co możecie zrobić, żeby robić to po prostu lepiej. A jeżeli jesteście osobami, które dopiero mają pomysł na własny biznes, to to spotkanie też będzie dla Was ultra pomocne, bo pokażę Wam po prostu pewne aspekty, na których warto się skupić. Powiem też Wam o 7 etapach rozwoju biznesu. Według mnie zarówno na starcie, jak i gdy jesteście już bardziej wprawieni w bojach biznesowych, to przynajmniej dla mnie ta wiedza, którą odkryłem, to była niezwykle ważna, bo nie wiem, czy wiecie, ale to jak zarządzacie firmą, kiedy jesteście sami, macie jednoosobową działalność gospodarczą, a to jak zarządzacie firmą, kiedy już na przykład macie 5 osób zatrudnionych, albo jak zarządzacie firmą, gdy jest 10 osób zatrudnionych, to troszkę inaczej to wygląda i tak samo zupełnie inaczej wygląda zarządzanie na przykład 40-osobową firmą. I na każdym z tych etapów biznesu, żeby biznes poszedł do przodu, trzeba przede wszystkim siebie zmienić i to, jak my prowadzimy własny biznes. I często to, co działa, gdy jesteśmy freelancerami, gdy mamy jednoosobową firmę, niestety przestaje działać, a wręcz jest taką kotwicą ciągnącą nas w dół. Jest to kotwica, która nas ciągnie w dół, kiedy firma jest większa. I żeby nie popełniać takich błędów, nakreślę Wam właśnie taką drogę. Potem też opowiem tradycyjnie o pewnej propozycji. Będziecie mogli zobaczyć moje najnowsze dzieło, które też może Wam się spodobać. I dam Wam super propozycje dołączenia, będą fajne rabaty, będą super okazje, także jeżeli ktoś będzie chciał posłuchać, to powiem, kiedy ta propozycja będzie. I dla osób, które będą chciały się o tej propozycji dowiedzieć, to zostaną. A osoby, które się będą chciały z tej darmowej części skorzystać, to sobie zrobią krótką przerwę. Potem będzie sesja pytań i odpowiedzi. Więc zaczynając od samego początku, to też powiem Wam, kim jestem i co robię, tak? Ja jestem osobą przede wszystkim, która ma kilka poukładanych firm. I co jest bardzo ważne, że mam na przykład agencję marketingową, tak? W której zatrudniam kilkadziesiąt osób. Mam biznes modowy, gdzie razem z moją dziewczyną Sylwią sprzedajemy, szyjemy odzież. Mam biznes w branży doradztwa rodzicielskiego, sprzedajemy produkty do dzieci, usługi różne do rodziców i tym podobne rzeczy, robimy edukację, tak? Mam biznes w branży finansowej, w zeszłym roku miałem 2 biznesy w branży finansowej, w jednym sprzedałem udziały, został mi jeszcze jeden. No i generalnie w perspektywie całej mojej na przykład agencji
marketingowej, gdzie prowadzimy teraz ponad 250 projektów różnych. To jest bardzo dużo. Przerobiliśmy praktycznie każdy biznes wzdłuż i wprzeż w Polsce i w Europie, ale co jest najważniejsze, że ja mam te firmy poukładane. Czyli jeżeli ja na przykład teraz z wami rozmawiam albo kiedy sobie idę do biura, to generalnie ja muszę często sobie wymyślać pracę, którą chcę zrobić, bo we wszystkich takich zadaniach, które są w biurze, to jest tak poukładane, że ja mógłbym nic nie robić w tym momencie. Więc ja się skupiam na tym, żeby rozwijać rzeczy, których jeszcze nie ma, ale te rzeczy, które są, to ja raz na miesiąc po prostu sprawdzam raport, co się dzieje i nie za bardzo interesuję się tym, co jest w środku, bo to jest tak poukładane, jak w przysłowiowym McDonaldzie, że wiem, co się krok po kroku dzieje i nie muszę tam być. I to jest właśnie efekt tego, że podszedłem do biznesu w taki sposób, jaki chcę wam właśnie teraz przekazać, więc w szczególności, jeżeli dzisiaj jesteście zapracowani, jeżeli nie macie czasu, jeżeli ciągle od rana są jakieś różne pożary albo zaczynacie biznes, nie chcecie przez to piekło przechodzić, gdzie wiele ludzi przychodzi, to warto po prostu zostać i posłuchać mojego doświadczenia i też coś z tego po prostu wartościowego dla siebie wynieść. Na przykład też jeżeli chodzi o cyfry, tak, to te cyfry, do których ja już doszedłem, dla wielu ludzi są wręcz niewiarygodne, bo nasz mózg jest przyzwyczajony do pewnych kwot. Jeżeli widzimy kwoty, które wykraczają poza to, czym się na co dzień otaczamy, to często mózg nie wie, co o tym myśleć, tak? I wiadomo, że dla kogoś 5 tysięcy złotych to jest bardzo dużo, dla kogoś 10 tysięcy złotych to jest bardzo dużo, dla kogoś 100 tysięcy złotych, dla kogoś milion to jest dużo, a dla kogoś 50 milionów to nie są pieniądze, tak? I tutaj nie chodzi o to, które kwoty są lepsze, tylko chodzi o to, że ja na przykład w samym 2019 roku na reklamę wydałem ponad 15 milionów złotych. Tutaj macie przykład jednego właśnie z takich kont reklamowych, gdzie ja rozwijałem biznesy i wydałem, zobaczcie tutaj, 10, prawie 11 milionów, gdzie przychód był na poziomie 45 milionów, tak? I co jest ciekawe, że tutaj mamy takie tematy, gdzie po 4 miliony wydawaliśmy, ale mamy też takie biznesy, gdzie inwestowaliśmy 70 czy 100 tysięcy, zobaczcie. Wystarczy 70 tysięcy zainwestować, żeby zrobić 710 tysięcy, to jest przebita 10 razy, tak? Każdy z tych biznesów jest rentowny, każdy z tych biznesów dobrze zarabia, część z tych biznesów prowadzę ja, część z tych biznesów to też są biznesy moich kontrahentów, którym pomagam działać, no i w perspektywie całych moich tematów, które zrobiliśmy, no to te kwoty sprzedaży przekraczają 100 milionów złotych przy projektach, których ja pomagam robić. To nie tylko moje są biznesy, część, te kilka, co wam powiedziałem, to są moje, a duża część, która się też złożyła na te przychody, to są biznesy, które ja pomagam rozwijać. I dlaczego o tym mówię? Bo w przypadku działań biznesowych macie wybór. Możecie czerpać z wiedzy osób, które dopiero zaczynają i które, pamiętajcie, które dopiero zaczynają i które często uczą się same, potem nagrywają to samo po polsku, co kupiły za $40 i was uczą i potem nie ma efektów. Albo możecie przyjść i posłuchać osób, które rzeczywiście mają efekty, a jeżeli mnie nie znacie, skąd możecie wiedzieć, co ja potrafię, więc ja będę do was przemawiał przede wszystkim z perspektywy różnych efektów. I oczywiście pojawi się temat przychód to nie zysk, ale pamiętajcie, że no sorry, ale jeżeli ktoś robi 10 czy 11 milionów sprzedaży, to ja nie wierzę, że nie wygeneruje takiej prostej marży 10-20%. Każdy biznes średnio generuje od 10 do 20% zysku. No wiecie, milion czy 2 miliony czystej gotówy na koniec roku, zgodzicie się ze mną, że to całkiem dobry wynik. Więc jeżeli policzycie sobie nawet 30% zysku, czy 20, czy nawet 10% zysku z tych kwot, to sami zobaczycie, że są to kwoty, które są naprawdę pod kątem tego, ile na rękę zostaje, naprawdę imponujące, a większość ludzi robi biznes, który ma marżę od 10 do 30%. Więc policzcie sobie sami, jakie to mogą być potencjalne zyski, które na koniec roku zostają. I kolejną kwestią jest to, że też możesz znać mnie z różnych na przykład szkoleń, wystąpień, kongresów, lub chociażby z takiej codziennej pracy, po której po prostu widzisz, że osiągam wyniki. I z punktu widzenia każdej osoby, która tutaj jest na spotkaniu, ten fakt tego, że osiągam wyniki, jest bardzo istotny, bo jeżeli wy zaczynacie biznes, to biznes jest zero-jedynkowy. I w biznesie chęci są dosyć ważne na starcie, ale od chęci ważniejsza jest skuteczność. Przede wszystkim skuteczność porad, które dostaniecie, to jest raz, a po drugie ważna jest skuteczność waszego wykonania tych porad. W związku z tym tutaj macie po prostu przykład, że
Ja żyję tym, co mówię. To jest dla mnie codzienność i tą moją codziennością chcę z wami się podzielić, bo wiem, że dla osoby takiej jak ja, kiedy ja zaczynałem biznes i była to dla mnie czarna magia i nie wiedziałem, jaką formę działalności wybrać i wielokrotnie stresowałem się z ZUS-ami i nie spałem po nocach i tym podobne rzeczy. Ja przechodziłem przez te rzeczy, które być może wielu początkujących przychodzi i doszedłem do etapu, gdzie mam to poukładane i po prostu chcę tym wystąpieniem oszczędzić wam może kilka miesięcy, może kilka lat, po to, żebyście wy tego po prostu powtarzać nie musicie, tak? I takie pytanie do was na początek, skoro tak wiele osób ma firmę, to pytanie do was, czy wiesz, kim jest właściciel firmy i jaka jest jego rola? Dajcie mi znać na czacie, jak waszym zdaniem widzicie odpowiedź na to pytanie. Kto jest, kim jest właściciel firmy i jaka jest jego rola? Jak sądzicie? Co byście powiedzieli? Jak sądzicie? Jak to wygląda? Kim jest właściciel firmy, jaka jest jego rola? Przedsiębiorca, tak? Zobaczcie, że tak naprawdę mamy własny biznes i ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że znaczy, jeżeli zaczynamy biznes, to jeżeli w ciągu 3 sekund nie przychodzi nam jasna tak naprawdę definicja tego, kim my jesteśmy we własnej firmie, to znaczy, że sami nie do końca wiemy, co w tej firmie robimy. Więc zadam wam kolejne pytanie. Czy wy uczyliście się gdzieś w szkole, jak się robi biznes? Czy w szkole was tego nauczyli? Jak się robi biznes? Jak się zatrudnia ludzi? Jak się zarządza kapitałem? Jak się tworzy procedury w firmie, jak się firma automatyzuje. Też na przykład, co zrobić, żeby firma pracowała bez was. Ja na przykład, jak byłem w zeszłym roku na wakacjach, w tym roku się nie udało pojechać z wiadomej przyczyny, tak? To jak byłem na wakacjach, to przez tydzień nie odebrałem żadnego telefonu. Spędziłem może 20 minut dziennie przy komputerze, odpisałem na Slacku na podstawowe wiadomości i tyle, tak? Ostatnio byłem 2 dni w Ustroniu Morskim, to miałem zero wiadomości, po prostu pusto, nikt, firma milczy, nikt się do mnie nie odzywa, tak? I to dlatego, że ja pod kątem właśnie biznesu rozumiem jedną bardzo ważną rzecz. Ja rozumiem swoją rolę w firmie. I teraz popatrzcie, że przedsiębiorca to osoba, która uruchamia przedsięwzięcie w celach zarobkowych. To jest taka najczystsza definicja bycia przedsiębiorcą, bycia biznesmenem. Czyli ja jestem osobą, która uruchamia pewne przedsięwzięcie, prowadzi to przedsięwzięcie w celach zarobkowych. I o ile zobaczcie, z uruchomieniem firmy tak naprawdę nikt nie ma problemu, bo założenie firmy jest najłatwiejszą rzeczą. Chociaż dla wielu też to jest wyczyn założyć firmę, to prowadzenie tego przedsięwzięcia, a ta ostatnia definicja, czyli zarabianie na tym, no tutaj jest już troszkę ciężej, prawda? Więc zobaczcie, że uruchomić firmę, kręcić tą firmę, pracować w tej firmie, to jest łatwo. To każdy może. Natomiast, żeby generować potem konkretne zarobki, takie, które ci będą satysfakcjonowały, mieć takie zarobki, że nie tylko starczy tobie na życie, ale też zostanie, bo według mnie dobrze prowadzona firma to jest taka, w której zarabiasz tak dużo pieniędzy, że już nie jesteś w stanie ich wydawać i kończą ci się pomysły, na co możesz to wydać. To jest dobra firma. I co jest ważne, że zrozumienie tej roli, że prowadzimy pewne przedsięwzięcie w celach zarobkowych, to jest właśnie taka najczystsza definicja, którą każdy z was może po prostu wcielić w życie. I teraz dlaczego o tym mówię? No bo zobaczcie, że skoro nikt was nie uczył tego, jak robić biznes, prawda, to jaka jest szansa, że intuicyjnie dojdziecie do rozwiązań, które wygenerują wam dobre zarobki? Bo zobaczcie, w każdej dziedzinie, w jakiej działamy, kiedy idziemy gdzieś do pracy, to przede wszystkim najpierw uczymy się tej pracy, tak? A dopiero potem idziemy zarabiać, zdobywamy doświadczenie. Natomiast w przypadku biznesu tutaj nie ma jakiejś poważnej, porządnej szkoły, gdzie rzeczywiście można to wcielić w życie. Ale te cele zarobkowe, tutaj zapamiętajcie sobie to, bo ja to potem rozwinę, to jest kwestia kluczowa. I zobaczycie, że bardzo dużo ludzi tak naprawdę uruchamia biznes intuicyjnie. I idziemy, uruchamiamy biznes, działamy intuicją,
Ale popatrzcie, uświadomcie sobie jedną ważną rzecz. Przecież każdego dnia większość z was podejmuje wiele decyzji. Bardzo wiele decyzji. Często te decyzje są szybkie do podejmowania. To jaka jest szansa, że na 100 decyzji podejmiecie 100 dobrych decyzji? Jaka jest szansa, że intuicyjnie dojdziecie do najlepszych rozwiązań, skoro każdego dnia pach, 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 pach podejmujecie decyzje, często nawet nie mając czasu pomyśleć nad nimi? I jeżeli my nie mamy właśnie odpowiedniego zaplecza edukacyjnego i nie kumamy w ogóle, na czym polega biznes przedsiębiorczość, tak? Czy ten temat prowadzenia własnej firmy, to nie dziwmy się potem, że tak wielu ludziom upadają pomysły biznesowe. Naprawdę, bardzo dużo ludzi upadają biznesy ze względu na to, że intuicyjnie podejmują po prostu błędne decyzje i nawet sobie z tego sprawy nie zdają. Zobaczcie, kto z was zdarza wam się podejmować decyzje? Kto tak ma, tak? Kto tak ma, że podejmuje takie intuicyjne decyzje, tak? Ja na przykład podchodzę do tego inaczej, też pokażę wam w dalszej części prezentacji, co możecie zrobić, żeby po prostu tak nie było. I też takie pytanie do was, znaczy, kto z was chce, aby jego firma zrobiła milion sprzedaży w rok lub przekroczyła tę kwotę? Kto z was chciałby też taki cel zrealizować? Czy są takie osoby, które do takiego celu dążą? Dajcie mi znać na czacie. Czy taka kwota byłaby dla was satysfakcjonująca? Podobno intuicja jest ważna w biznesie. Tak, powiedz to tym wszystkim ludziom, którzy zbankrutowali, że intuicja jest ważna. I popatrzcie też, dajcie mi znać, czy na przykład dla was zrobienie miliona sprzedaży w rok to jest coś, co uważacie, że jesteście w stanie zrobić. Czy to jest coś, co jest tak dużą kwotą, że to jeszcze no, nie ogarniacie tego, tak? I zobaczcie, że chcę wam teraz odczarować pewien mit i zostańcie ze mną, popatrzcie to, co ja wam pokażę. Bo dla wielu ludzi ten pierwszy milion sprzedaży to jest wow, kosmos, to jest coś niebywałego. A ja wam chcę pokazać, że to jest całkiem proste do zrobienia, jeżeli idzie się oczywiście odpowiednim schematem. Teraz tutaj wam pokażę kilka takich zrzutów ekranu. Jeżeli zastanawiacie się, co to pokazuje. To jest zrzut ekranu z takiego sklepu, który się nazywa WooCommerce. I WooCommerce to jest taki system do sklepów internetowych, w których generujemy po prostu sprzedaż. I zobaczcie, że w przypadku właśnie wielu projektów, które ja realizuję, zobaczcie, tutaj jest na przykład w czerwcu start projektu i my jesteśmy w stanie dzięki odpowiedniej wiedzy tak ten biznes poprowadzić. Tutaj był COVID, to taka ciekawostka, tu był COVID. To my jesteśmy w stanie, na przykład, zobaczcie, tutaj jest dokładnie rok czasu. W lipcu zaczynamy sprzedaż i w ciągu pierwszego roku, na przykład, robimy 1,5 miliona sprzedaży, tak? Sprzedaży, ja nie powiedziałem zysku, tylko powiedziałem sprzedaży. I zobaczcie, że to jest przykład sklepu internetowego, który realnie działa i który taki, zobaczcie, od startu 1,5 miliona realizuje, tak? I to są kwoty, które często robią nawet takie osoby jak trenerzy personalni, jak osoby, które zajmują się doradzaniem w różnych tematach, jak osoby, które zakładają własny sklep internetowy, jak osoby, które sprzedają na przykład własne kosmetyki albo realizują na przykład sprzedaż różnego rodzaju usług. Tak, to jest zrzut ekranu ze sklepu WooCommerce, tak? Zobaczcie, tutaj jest kolejny przykład, gdzie mamy biznes, który w perspektywie, zobaczcie, 9 miesięcy na przykład wygenerował 2,6 miliona sprzedaży, tak? Zobaczcie, tutaj macie daty, tutaj macie sprzedaż średnio 300 tysięcy miesięcznie, tak? No to nawet miejcie z tego 10% zysku, 250 tysięcy, 20% zysku, 500 tysięcy czystego zysku w 9 miesięcy. No jak dla mnie to nie ma co narzekać, tak? Zobaczcie, że to są takie kwoty, które normalnie da się generować w internecie. To naprawdę nie jest jakiś duży wyczyn. Te kwoty, i tak wam pokazuję, to są kwoty, z którymi my się stykamy i to są takie mniejsze kwoty, tak? My się spotykamy z dużo większymi kwotami niż te, natomiast chodzi o to, żebyście wy też zrozumieli, że jak macie własny biznes w internecie, to już chociaż celujmy w ten milion, tak? Nie celujmy w 10-20 tysięcy,
celujmy w 100 tysięcy na miesiąc. Tutaj macie, zobaczcie, kolejny przykład, gdzie uruchomiliśmy sklep. Tutaj jest start sprzedaży, tam był miesiąc wcześniej, nie zaznaczyłem. Natomiast mniej więcej jest uruchomienie sklepu, wyskalowanie 1,5 miliona w perspektywie tutaj roku czasu, tak? I w branży beauty spokojnie 100 tysięcy na miesiąc to nie jest problem, żeby w branży beauty 100 tysięcy na miesiąc robić. A mamy też takie projekty, gdzie robimy około 500 tysięcy miesięcznie w branży beauty. Także jest to jak najbardziej do łyknięcia. I teraz też, dlaczego wam pokazuję te różne screeny? Ja takich screenów to mam mnóstwo. Pokazałem wam kilka z nich, bo przede wszystkim chcę, żeby wam odczarować taki mit, że milion to jest, o Boże, nie wiadomo co, tak? Milion, jak się umie fajnie firmę poprowadzić krok po kroku, to naprawdę to jest na luzie do zrobienia, bo zobaczcie. W Polsce branża e-commerce, tak jak tutaj widzicie po lewej, to jest 100 miliardów złotych w 2020 roku, które Polacy zostawią na zakupach w internecie, na kupowaniu różnych kursów przez internet, usług przez internet, zamawiania jedzenia przez internet, czy zakupu produktów do na przykład beauty, tak? Beauty jest jedną z łatwiejszych, ja też tak uważam, że beauty jest bardzo łatwą branżą, więc zobaczcie, że to jest 100 tysięcy milionów złotych w roku, więc zobaczcie, 1 milion to jest jakiś śmieszny okruszek tego rynku, więc zobaczcie, że wy tak naprawdę nie robicie wielkiego skoku na rynek, nie musicie nic wygryzać, wy w ogóle nawet nie musicie walczyć z konkurencją, bo milion, tak naprawdę zrobić na przykład milion, to rynek tego nie odczuwa. Jeżeli ktoś robi milion sprzedaży, rynek tego absolutnie nie odczuwa, dlatego że dzienna sprzedaż to jest od 270 do 280 milionów w Polsce. Więc zobaczcie, jeżeli my chcemy na przykład zrobić sytuację, w której my zarabiamy 100 tysięcy miesięcznie, czyli 1 200 000 przychodu rocznie, to wystarczy nam 3-4 tysiące dziennie. Zobaczcie, czy ktoś z was jest w stanie dziennie generować regularny przychód na poziomie 3-4 tysięcy? To jest kwota, 3-4 tysiące to jest kwota dla każdego do zrobienia, jak najbardziej. Więc jeżeli my się skupimy na tym, żeby prowadzić biznes do tego, żeby generował 3-4 tysiące miesięcznie przez cały miesiąc, to będziemy robić 100 tysięcy miesięcznie. Jeżeli będziemy robić 100 tysięcy miesięcznie, to jest 1 200 000. I jeżeli w ten sposób sobie popatrzymy, to okazuje się, że to nie jest jakiś Bóg wie co, co rzeczywiście rynek polski miałby nam nie dać. No i teraz powstaje pytanie, jak można to zrobić. Jak już widzieliście, pokazałem wam kilka przykładów, że my wiemy, jak to robić i to są rzeczy, które ja robię w sposób powtarzalny, bo ja się tego nauczyłem i to jest jak z jazdą na rowerze. Jak już umiecie, to po prostu umiecie, tak? No i teraz popatrzcie, jak wyglądają takie właśnie kręte ścieżki przedsiębiorców, tak? Żebyście mogli też zobaczyć, jak wiele ludzi zaczyna, też zobaczycie, jak ja to robię i żebyście mogli też sami uniknąć pewnych błędów. Na początku powiem o osobach początkujących, które nie mają biznesu, potem opowiem o osobach, które już mają firmę i pierwszy właśnie taki scenariusz, to jest scenariusz, który będzie głównie pomocny i przydatny dla osób, które dopiero planują założyć firmę. Jeżeli na przykład dopiero planujesz założyć firmę, to zobacz, w jaki sposób, co się przyczyniło do tego, że ty zdecydowałeś się firmę założyć. Jakie były genezy powstania? Często jest tak, że mamy pomysł podczas spontanicznej rozmowy, wpada nam pomysł, widzimy jakiś trend, widzimy coś ciekawego, no i po prostu zaczynamy, tak? Okej, dobra, idziemy, robimy pomysł. Czy ktoś tak robił, że miał pomysł, pomyślał sobie, o, to będzie fajne, ciach i poszedł, uruchomił firmę, a potem się okazało, że jest ciężko. Mamy takie osoby na sali, które w ten sposób zrobiły? No, zobaczcie, Aneta już pisze, tak? Więc w szczególności, jeżeli mamy takie osoby, które dopiero będą zaczynały, tak? I dopiero wy wchodzicie w ten temat, to popatrzcie, co ja wam teraz pokażę, że taki pomysł podczas spontanicznej rozmowy o tworzenie firmy jest problematyczny. Dlaczego jest problematyczny? Dlatego, że tutaj jest tak naprawdę 7 takich grzechów głównych i za chwilę wam powiem też, co ja robię inaczej.
I pierwszą taką rzeczą jest to, że osoby otwierają firmę bez żadnej edukacji biznesowej, co według mnie jest wbrew jakiejkolwiek logice. Kiedyś zobaczcie, jak się szło do jakiegoś zawodu, a przedsiębiorca to jest zawód, to szło się najpierw gdzieś na praktyki. Do osoby bardziej doświadczonej, na przykład do kowala, do szewca, czy gdziekolwiek indziej. Trenowało się pod okiem osoby doświadczonej, dopiero kiedyś już miał odpowiedni poziom kompetencji, to dopiero się przechodziło do tego, że się szło na swoje. Teraz w internecie leci pełno reklam, pełno obrazków, zostań milionerem przez rok, każdy będzie bogaty, kumbaya, idźcie na swoje, co będziecie u kogoś pracować. Często praca u kogoś jest lepsza niż prowadzenie własnego biznesu. Ludzie często zarabiają u kogoś więcej niż sam szef firmy, ale o tym się już głośno nie mówi. I prawda jest taka, że właśnie bez tej edukacji biznesowej często ci, którzy uczą się na własnych błędach, mogą zobaczyć, że własne błędy kosztują dużo więcej niż pójście i zapytanie kogoś o poradę. Własne błędy kosztują dużo więcej niż kupienie jakiegoś kursu. I błędem tego scenariusza jest też to, że się uczymy po drodze. I teraz zobaczcie, kto z was się uczy po drodze? Jakie są tego następstwa? Zobaczcie, jeżeli macie jakiś problem, to czy zdarzyło wam się podjąć decyzję, później działacie, inwestujecie i za 3 miesiące się okazało, o kurde, chyba coś źle wymyśliłem 3 miesiące temu, cholera. No to pieniądze wtopione, nie zadziałało, trzeba zacząć od nowa. Ktoś miał tak, że się uczył po drodze i nagle doszedł do takiego wniosku? I to też jest bardzo duży błąd, bo często, zauważcie, psychicznie siada nam psychika albo przestaje nam brakować pieniędzy i rezygnujemy. Ja wam też pokażę, jak się na to odpornić. I też często jest tak, że pożyczamy pieniądze i zbyt szybko chcemy uruchomić własny biznes, nie potrafimy dobrze zbadać rynku, nie potrafimy w ogóle zweryfikować, czy nasz pomysł ma szansę zarobić. Nie wiem, czy wiecie, ale jest dużo pomysłów, które w życiu nie ma szansy zarobić. I często te pożyczone pieniądze są źle zarządzane i kończą się bardzo szybko i potem jesteśmy tak naprawdę w dupie, tak? I często jest tak, że osoby, które zaczynają biznes, w szczególności mamy tutaj osoby, które handlują, to od razu wam powiem, że jeżeli zaczynacie biznes i od razu zaczynacie już kupować towar do swojej firmy, to często kupujecie wszystko po niesprawdzonych cenach, często przepłacacie za różne towary. Te towary możecie kupić dużo taniej, co jest ważne, że magazynują się osoby, a potem się okazuje, że nie potrafi osoba tego sprzedać i ma na przykład 10 tysięcy sztuk towaru albo 500 kurtek i to nie idzie. I to jest bardzo duży błąd i taki jeden błąd może pogrzebać biznes. Też oczywiście wam pokażę, co zrobić, żeby tego błędu unikać, ale ważne jest, żebyście po prostu na starcie tego błędu nie popełniali. Po to między innymi jest analiza rynkowa, są negocjacje cenowe, jest odroczona płatność, są leasingi wielu rzeczy, tak? Żeby po prostu na początku z pieniędzy. I co jest ważne, że często kupujemy sprzęty, odchrzaniamy biuro super i tak dalej i idą nam pieniądze, a potem się okazuje, że pieniędzy brakuje na marketing i tutaj też opowiem wam parę kwiatków, które doprowadziły biznesy do bankructwa. No i często jest tak, że zobaczcie, już mamy wszystko zrobione, już zapłacone, już kredyty pobrane, dotacje, uruchamiamy biuro i myślimy, dobra, mam firmę, otworzone, jest otworzone. Zobaczcie, siadamy i myślimy, dobra, ale co dalej? Jaki jest kolejny krok? Jak tą firmę rozwijać? Ktoś tak miał? Nadpracował się, nacisnął, no, otworzył firmę, nainwestował, potem siedzi i myśli, dobra, to co dalej? To jak ja teraz mam to rozkręcić? I jeżeli doprowadzicie się do tego scenariusza, to jest za późno i po prostu przegrywacie, bo źle wystartowana firma często może was pogrzebać na długi, długi czas i często popełniamy takie błędy nieświadomie. I co jest jeszcze takim ważnym błędem dla osób początkujących, co chciałbym wam zwrócić uwagę i to w Polakach bardzo, bardzo widać, że dajemy sobie 100% szansy na sukces, czyli mówimy sobie, to się musi udać. No bo przecież to jest nasz pomysł, nasze dziecko. Ale moi drodzy, rzeczywistość jest zupełnie inna. Ja, kiedy uruchamiam biznesy, to ja raczej daję sobie szansę na to, że na, powiedzmy, 5 moich pomysłów, jeden zadziała super i zarobię na tym na przykład 10 milionów sprzedaży rocznej,
Drugi zadziała średnio, zrobię z tego powiedzmy 500 tysięcy, milion, 2 miliony, a trzy zadziałają tak słabo, że je w ciągu kilku lat porzucę, albo w ciągu kilku miesięcy je porzucę, bo będę widział, że nie ma sensu tego robić. I tak samo na przykład jak Amazon powstawał, to Jeff Bezos dał sobie 10% szansy na to, że on odniesie sukces, dał sobie 90% szansy na to, że mu to się nie uda. Więc pamiętajcie, w szczególności kiedy wy zaczynacie nowy biznes albo prowadzicie jakiś biznes, to podejdźcie do tego bardziej logicznie, bardziej pragmatycznie, podejdźcie do tego też z pewnym dystansem i z pewnym, nazwijmy to, przezornością czy skąpstwem. Nie wydawajcie o tak o pieniędzy, jak popadnie na wszystko, bo tak naprawdę to jest duża szansa, że pewne pomysły nigdy nie mają szansy zarobić. A my brniemy w to, bo to jest nasze dziecko, nasze ukochane, my tego nie porzucimy. Ja wam powiem, że jeżeli ja mam pomysły, które nie działają, to je porzucam jak najszybciej. I to jest takie bardzo ważne dla osób, które dopiero zaczynają. No i teraz też ważne, na przykład, czy ty wiesz, że są pomysły, na których w ogóle się nie da zarobić. Są takie biznesy, w których się kręci pieniądze i nie da się tam zarobić poważnych pieniędzy. Bo na przykład koszty działalności są tak duże, że zjadają całe zyski. Albo są też takie branże, gdzie mamy sytuację, w której na przykład mamy za małą skalę, czyli za mała sprzedaż, za mało klientów, żeby rzeczywiście móc w stanie zarobić sensownie. Albo na przykład się okazuje, że musimy tak dużo pieniędzy włożyć, że my tych pieniędzy nie mamy i nie będziemy ich mieli przez kolejne 10 lat, że nam się nie opłaca w danej branży w ogóle być. I to jest bardzo ważne, żeby też na przykład pod tym kątem spojrzeć sobie, kiedy zaczynacie, tak? Bo jeżeli właśnie tego nie weźmiemy pod uwagę, tych aspektów, to najgorzej to jest, jak się ktoś dowie za 5 lat, że jego pomysł był słaby. I teraz powiem wam, co ja robię. Tutaj jest taki mój roadmap 7-punktowy, w którym opowiem wam, w jaki sposób ja po prostu podchodzę do tego, tak? To wam opowiem, jak to wygląda. Na początku, kiedy ja widzę pewien pomysł, to sprawdzam potencjał rynku i liczę, ile mogę na nim zarobić. Czyli to nie jest tak, że ja na przykład wchodzę w biznes, bo widzę, o, kolega robi, to ja wejdę, albo o, widzę, jest duża korporacja, to ja ją skopiuję. Ja tak nie robię. Albo powiem wam często, że błędem jest, że jeżeli widzicie, że nikt tego nie robi, często jest tak, że wchodzimy w biznes, którego nikt nie robi. Ale nie weźmiemy pod uwagę tego, że jeżeli ktoś nikt tego nie robi, to może tam po prostu na rynku nie ma pieniędzy. I teraz oczywiście pojawi się pytanie, jak to sprawdzić? Dziedzina nazywa się po prostu analiza rynkowa. No i teraz zobaczcie, jak zaczynacie biznes i zastanawiacie się, dobra, to od czego zacząć? To możecie się nauczyć miliona rzeczy, albo możecie nauczyć się jednej rzeczy. Możecie wpisać w Google, jak robić analizę rynku, jak sprawdzać potencjał biznesu. Ja też oczywiście mogę was tego nauczyć i pokażę wam, w jaki sposób ja to sprawdzam. Jeżeli będziecie chcieli, to wam pokażę, możecie ode mnie moje metody skopiować, ja je pokazuję krok po kroku. Natomiast najważniejsze dla was jest to, żebyście nie interesowali się milionem rzeczy, tylko żebyście najpierw sprawdzili taki potencjał. I pamiętajcie, że jest różnica między uruchomieniem firmy a zarabianiem pieniędzy dzięki firmie. Tutaj właśnie to jest bardzo ważne, że zanim wy w ogóle zaczniecie robić jakąkolwiek firmę, to zastanówcie się, czy taka firma w ogóle będzie dawała zarobić, tak? I ważne, żeby obliczyć ten potencjał zarobkowy i go sprawdzić. I co jest ważne, że jeżeli pierwszy raz w ogóle się z tym spotykacie, że o Jezu, a co to w ogóle jest, tak? Jak to zrobić? To powiem wam, że nie tylko się to robi, ale też można to wstępnie policzyć. Można policzyć, czy w ogóle opłaca się wchodzić w biznes. Drugą rzeczą, i teraz tak, ile czasu to może zajść? Ja na przykład, jak uruchomiłem agencję marketingową, to nie wiem, czy wiecie, ale ja pierwsze cztery punkty robiłem przez prawie rok czasu. Rok czasu przygotowywałem pomysł, byłem też w słabym stanie zdrowia, więc nie byłem w stanie, ale jeżeli wy miesiąc czy 2 miesiące zaangażujecie w to, żeby dobrze rozeznać biznes, w który chcecie zaangażować kolejne lata, to uwierzcie mi, to jest norma. Spieszenie się na tym etapie nie jest dobre. No i teraz kolejna kwestia, no to jest strategia biznesu. Powiedzcie mi, kto z was przygotowywał bądź przygotowuje przed rozpoczęciem biznesu i jego strategię? Kto z was ma przygotowaną? Macie strategię biznesową? Czy macie? Dajcie znać.
Czy wy macie taką strategię swojego biznesu? Powiem wam więcej. Często pytam osobę, czy ty w ogóle wiesz, co to jest strategia? I wiecie, co osoby odpowiadają, że nie wiedzą. Teraz, co to jest strategia i po co ją przygotowujemy? Strategia przedsiębiorstwa to jest kierunek i zakres działania, który przedsiębiorstwo zamierza przyjąć w długim terminie, aby osiągnąć swoje cele i zyskać przewagę konkurencyjną. Czyli zobaczcie, jeżeli wy nie będziecie mieć strategii biznesowej, to nie zyskacie przewagi konkurencyjnej, bardzo ciężko będzie osiągnąć swoje cele i ciężko będzie minimalizować koszty i maksymalizować zyski. A uwierzcie mi, są takie firmy, które jak są dobrze prowadzone, to nawet są w stanie 50-40% marży robić. Czyli na przykład robicie 100 tysięcy przychodu, na każde 100 tysięcy macie 40-50 tysięcy zysku. Robicie milion, z miliona macie 400-500 tysięcy do ręki do opodatkowania 19%. I jeżeli ktoś naprawdę dobrze zrobi biznes, to przy tych segmentach rynkowych, w których wy działacie, jest to jak najbardziej do zrobienia. Kolejna kwestia to jest to wiedza, na co kłaść nacisk w trakcie rozwoju firmy. Czyli bardzo ważne jest to, żeby po prostu wiedzieć mniej więcej, co będziemy po kolei w firmie robić. Czy ty na przykład masz pomysł, krok po kroku, co będziesz rozwijał przez kolejny rok czasu w firmie? Na których etapach się skupisz? Czy ty to masz zrobione, czy nie masz? Bo jeżeli nie masz, to istnieje duża szansa, że się po prostu przejedziesz. I też oczywiście wam pokażę te 7 etapów, o których ja mówię, bo z tego będziecie w stanie fajnie wyciągnąć wiedzę dla siebie. Kolejną kwestią to jest przygotowanie finansowe. I zobaczcie, że bardzo często jest tak, i tutaj w szczególności przestrogę dla początkujących, wiele osób liczy na styk. Czyli co to znaczy? Liczymy tyle, żeby nam starczyło na uruchomienie firmy. Moi drodzy, po pierwsze, błąd, jaki wiele osób popełnia, to jest taki, że często liczymy pieniądze, tylko tyle zbieramy pieniędzy, żeby wystarczyło na uruchomienie firmy. Tylko pamiętajcie, że jak uruchamiacie firmę, to jest dzień pierwszy. To jest dopiero pierwszy dzień. A potem po uruchomieniu firmy jeszcze trzeba mieć finanse na rozwój tej firmy, na pierwsze sprzedaże, tak? Na rozkręcenie tego, żeby pierwsi klienci do Was przyszli, na pierwsze promocje, na pierwsze wypłaty. Więc po pierwsze, to pierwsza rzecz, jaką w ogóle Wy róbcie, tak? Pierwszą rzecz, jaką Wy w ogóle róbcie, to zakładajcie na uruchomienie biznesu i chociaż na rozwój przez chociaż pół roku odłóżcie sobie pieniądze, tak? I to jest pierwsza rzecz. Ale po drugie, też takie przygotowanie pieniędzy na styk, też jak prowadzicie firmę i myślicie sobie, dobra, zrobię nową rzecz w firmie, uruchomię nowy dział. To też nie liczcie pieniędzy na styk, tylko zostawcie sobie górkę finansową, bo często zdarza się 2-3 razy pomylić. Czy ktoś z Was uruchamiał jakiś pomysł i on za pierwszym razem nie zadziałał? Kto tak miał? Uruchomił pomysł i za pierwszym razem ten pomysł nie zadziałał. I były wtopione pieniądze. I teraz bardzo dużo ludzi robi tak, że się po prostu podda, bo za pierwszym razem, dobra, kasa się skończyła, wracam na etat, tak? Albo to nie działa, spadać. I to jest błąd. Często może być tak, że 2, 3, 4 razy coś się nie uda, więc też na te próby kolejne po prostu się trzeba przygotować finansowo. I powiem wam, że dla nas, na przykład, jak my robimy jakieś pomysły, to często musimy kilka prób wykonać, kilka razy popłacić, pokombinować, żeby coś poszło. Dlatego bardzo istotne jest to, żebyście po prostu sobie taką górkę zostawili, bo jeżeli tego nie zrobicie, to po prostu szybko zamkniecie biznes. I też kolejną rzeczą, którą według mnie nie warto robić na starcie, to jest to, że jak nie umiemy sami, to od razu staramy się wszystko zlecić i staramy się zrobić tak, żeby to inni nam porobili wszystko. Czyli takie, ja się nie znam, ty mi zrób, ja się nie znam, ty mi zrób, ja się nie znam, ty mi zrób, ty mi zrób, ty mi zrób, tak? I to jest bardzo duży błąd, bo często jest tak, że jak my się na czymś nie znamy, nie mamy podstaw wiedzy, nie umiemy z ludźmi porozmawiać, nie umiemy przekazać swojej wizji, to bardzo łatwo jest to, że albo nas ludzie oszukają, albo my tych ludzi nie poprowadzimy tak, jak trzeba, i ci ludzie nam schrzanią pracę i po prostu to się nie uda. I też pamiętajcie, że firmy, które dopiero zaczynają, nie są nastawione na to, żeby jak najwięcej rzeczy zlecać. Są raczej nastawione na to, te firmy, które się udają, że dużo rzeczy robi sam właściciel i się rozeznaje, co po kolei jest ważne. Więc
Jeżeli wy na przykład nie macie zakresu wiedzowego z jakiejś dziedziny waszego biznesu, która jest ważna, to w tym biznesie, w którym wy działacie, przy tej wielkości biznesu, to po prostu nie ma innej opcji, jak samemu się rozeznać na początku, o co chodzi, a dopiero po czasie wziąć do tego ludzi. I co jest ważne, że ja też jedną z rzeczy, które robię, to przygotowuję środki na reklamę. Bo co z tego, że uruchomimy biznes, jak tego biznesu nie wypromujemy? A miałem takie case'y w swojej karierze biznesowej, że przychodzili do mnie ludzie, którzy na przykład, była taka pani, która kupiła sobie, słuchajcie, 3000 sztuk suplementów wyprodukowała i włożyła w to wszystkie swoje pieniądze, jakie miała, bo był to jakiś przełomowy suplement, a potem się okazało, że ona nie ma pieniędzy, żeby zrobić reklamę, to w ogóle zacząć sprzedawać. I często takie fuck-upy, które popełniają ludzie, po prostu eliminują ich z działania. I kolejną kwestią to jest to, że ja zanim w ogóle uruchomię biznes i pójdę w niego na całego i pocisnę na całego, to pierwsze co robię, to sprawdzam system sprzedaży, czy w ogóle taki biznes ma sens. I to się nazywa metoda stworzenia tak zwanego MVP, czyli Minimal Valuable Product. I to jest taka metodologia, którą ja stosuję i to jest bardzo dobra metoda, która pozwala przetestować biznes w zarodku, żeby zobaczyć, czy w ogóle on ma sens, włożyć w niego minimalną kwotę pieniędzy i dopiero gdy pomysł się zwaliduje, czyli okaże się zyskowny, to dopiero potem dokładamy pieniądze, żeby taki biznes robić. I jeżeli nie robisz którejś z tych rzeczy, to zobacz, że jest duża szansa, że popełnisz dużo błędów i po prostu to nie wyjdzie. I też scenariusz drugi, taki bardzo częsty, tutaj przejdę przez ten scenariusz szybciej, to jest taki, że zobaczcie, pracowała osoba w jakiejś firmie, na przykład w korporacji i teraz idzie na swoje, albo pracowała w mniejszej firmie. I oprócz tego, że osoby popełniają te błędy, które popełniłem powyżej, to jest tutaj jeszcze szereg kolejnych błędów, które osoby popełniają, bo zderzają się osoby z tym, że nagle muszą wszystko zrobić same, muszą znać się na prowadzeniu biznesu, na księgowości, na marketingu, na sprzedaży i na wielu innych rzeczach. I bardzo istotne jest to, że jeżeli wy nie zrozumiecie tego, że poza takim stanowiskiem, na które wy patrzycie, czyli pracujemy u kogoś, super nam praca wychodzi, to, że jesteśmy dobrzy w jednym stanowisku, to nie znaczy, że jesteśmy dobrzy w prowadzeniu firmy. Bo prowadzenie firmy to jest wszystko. I do mnie zgłasza się bardzo dużo przedsiębiorców, zgłasza się do mnie bardzo dużo ludzi, którzy już założyli firmę, tak? I nagle mówią, ja się nad tym nie znam wszystkim, tu nagle jakieś księgowości, jakieś ZUS-y, tutaj nagle jakieś zatrudnianie ludzi, tutaj mi się ktoś zwalnia, tutaj mi ktoś, towar zalega, przeterminowany towar, ja muszę to sprzedać, ja nie umiem tego sprzedać. Nagle się okazuje, że jest dużo innych rzeczy, na które osoba w ogóle nie była przygotowana i potem jest szok. I dlaczego tutaj warto mieć to na uwadze? Bo pamiętajcie, jak ktoś 10 lat pracuje, odkłada z oszczędności i potem ryzykuje 80% oszczędności swojego życia na to, żeby uruchomić biznes i nie weźmie pod uwagę tego, że nagle tak będziesz musiał być sprzątaczką, księgową, musisz być specem od marketingu, nie tylko musisz być specjalistą w swojej branży, tak? W swojej wąskiej branży, ale od wszystkiego nagle musisz się znać, wszystko robić, to jest duża szansa, że osoba po prostu wtopi pieniądze swojego życia, tak? I tutaj bardzo ważne jest, żeby się na ten błąd nie nadziać, bo powiem wam, że do mnie się zgłaszają ludzie, którzy 10-15 lat pracowali, odkładali pieniądze, a potem zderzyli się z rzeczywistością i był problem, więc uważajcie na to. Też ważne jest to, że za dużo osoby zlecają na starcie na zewnątrz, że zlecanie jest oczywiście ok, tutaj nie ma nic w tym złego, ale co ważne, jeżeli myślicie, żeby coś zlecać, to nie zlecajcie wszystkiego, tylko pomyślcie sobie, co jest takie kluczowe, co popchnie firmę do przodu, co wpłynie na przykład na marketing, na sprzedaż albo na to, że firma wejdzie na wyższy level. Tutaj też wam pokażę dalej, na co zwracać uwagę. Też często jest tak, że ludzie nie dowożą, bo brakuje lidera i pojawia się złość, frustracja, pieniędzy nie odzyskamy. Pamiętajcie, że tutaj nie możecie powiedzieć tak, słuchaj, zrób mi, ja się nie znam, zrób mi. W korporacji to może działało takie o wytykanie palcem, zrób mi. W korporacji to może tak było, że pierdalało się ludzi i wymagało się albo się nie zapłaciło, tak? Ale jeżeli prowadzicie małą firmę, dopiero zaczynacie, to podejście jest skazane na porażkę, bo to po prostu nie działa, więc na to uważajcie.
Pamiętajcie też, że nie stawiajcie wszystkiego na jedną kartę. Ja powiem wam, że bardzo dużo ludzi znam, którzy kupili 10 tysięcy sztuk suplementów i suplement był super innowacyjny, przełomowy, ale nikt go nie chciał kupić, bo rynek był za mały. Więc tutaj też bardzo ważne jest, że jeżeli coś nie jest poparte analizą rynkową i ludzie stawiają wszystko na jedną kartę i wydają wszystkie pieniądze w jedno miejsce, nie myśląc o tym, że biznes to jest system, no to tutaj jest to duży problem. No i też ważne jest, że na starcie w szczególności nie wydawajcie pieniędzy lekką ręką, bo pieniądze szybko się kończą. Ja nawet dzisiaj nie wydaję pieniędzy lekką ręką. Ważne jest, że ludzie, którzy zaczynają, już mają rozkręcony biznes, to są raczej ludzie, którzy regularnie oszczędzają, negocjują i dzięki temu to wszystko dobrze funkcjonuje. Pamiętajcie też, że moim zadaniem na tym webinarze jest pokazać wam pewne ścieżki biznesowe. Biznes to jest coś, co będziecie przez lata rozwijali, więc pamiętajcie, że jak przychodzi ktoś z pytaniem: Dawid, mam takie szybkie pytanie, jak zrobić biznes od A do Z i zostać miliarderem? No to nie jest godzina gadania. Dlatego w tą godzinę pokażę wam takie najważniejsze rzeczy, co ja robię inaczej, żeby osoby początkujące, czy te, które prowadziły firmę, mogły zacząć podejmować po prostu inne decyzje. I na tyle, na ile mogę materiał pokryć, na tyle pokryję, a też będę was zapraszał na inne spotkanie. Teraz znaczy, co ja robię? Tutaj pokażę wam kilka takich rzeczy, które ja wiem z doświadczenia, że ludzie nie robią w praktyce. I po pierwsze to, co ja robię. Ja za pomocą, ja mam takie ćwiczenie, za pomocą w ogóle którego jestem w stanie określić, do czego i jestem w stanie określić, zanim w ogóle ktoś będzie u mnie cokolwiek robił, to do jakich prac ja będę potrzebował osób. I to jest bardzo ważne, żeby to określić, zanim ja kogoś zatrudnię, zanim ja zdecyduję się zlecać rzeczy na zewnątrz, o tak o po kolei, to ja się zastanowię w ogóle, do czego ja będę w perspektywie czasu potrzebował ludzi, żeby móc się do tego przygotować. I teraz dlaczego ja to robię? Bo po pierwsze, jak sami prowadzicie biznes, to sami musicie w ogóle kumać, jak współpracujecie z kimś, na czym ta dziedzina polega. Czyli jeżeli na przykład robicie strony internetowe, zrobicie do swojego biznesu stronę internetową, to wy musicie chociaż kumać generalnie, co wy chcecie i na czym polega robienie strony internetowej, bo potem będziecie musieli na przykład to obsługiwać. Jak chcecie robić reklamę, zlecać reklamę, to generalnie musicie kumać chociaż, jaka jest rola reklamy w waszej firmie, co jest jej funkcją, co wam da reklama, a za co wam reklama nie będzie odpowiadać i tak dalej, tak? Bo jeżeli wy tego nie zrobicie, to jest duża szansa, że źle zatrudnicie ludzi, jest bardzo duża szansa, że na przykład źle zlecicie pracę, bo nie będziecie umieli określić swoich oczekiwań, jest duża szansa, że wam ludzie schrzanią robotę, bo będą wiedzieli, że nie kumacie i łatwo was po prostu naciągnąć, byle co wam zrobią, wezmą pieniądze, a potem ktoś będzie płakał, tak? Niestety tacy ludzie też są. No i czwarta rzecz bardzo ważna, nie będziecie oczekiwać, na przykład najgorsze jest to, że ktoś zatrudnia na przykład, słuchajcie, specjalista od stron internetowych, czyli informatyka, i pyta go o sprawy księgowe i mówi, jak ja mam ustawić w swoim biznesie stawki VAT? To nie jest specjalista od księgowości. Potem ludzie takie głupoty robią i się dziwią, tak? I się dziwią, że jest problem. Więc ja was przestrzegam przed tym, żebyście po prostu dali sobie czas na to, żeby po prostu ogarnąć. Jak ja na przykład czegoś nie umiem, to ja po prostu idę i się na początku z tego szkolę, a dopiero potem, jak już mam pojęcie w ogóle, o czym mówię, to zaczynam szukać ludzi. I to jest bardzo ważne. Ja to już robię od wielu, wielu lat. Za każdym razem, zanim się za cokolwiek wezmę, to idę i się po prostu nauczę w ogóle, o co tam chodzi. I wy pamiętacie, nie musicie być specami jakiegoś tam kalibru najwyższego, tylko po prostu macie mieć pojęcie w ogóle, żebyście byli równym partnerem do rozmowy z ludźmi, których zatrudniacie. Bo potem się okazuje, że często są takie zonki, że ludzie chrzanią robotę i często to nie będzie ich wina, bo wtedy wchodzimy do punktu numer 3, zobaczcie. Jak wy prowadzicie własną firmę, jesteście jej szefem, jesteście jej liderem, tak? To nie wystarczy powiedzieć tak, ty mi zrób, ty mi zrób, ty. Zrób mi, ja się nie znam, masz mi to zrobić. Czemu mi tego nie zrobiłeś? Domyśl się, jak ja to chciałem, no domyśl się, tak? Takie gadanie to jest niepoważne gadanie,
bo waszą pracą to wy jesteście liderem biznesu, tak sami napisaliście, tak? To wy jesteście tą osobą, która napędza biznes, to wizjonerami jesteśmy, tak? I pamiętajcie, tutaj bardzo ważna rzecz, że jeżeli wy z kimś pracujecie, to jeżeli wy ustawiacie sobie sposób prowadzenia firmy i rozliczania prac, czyli jeżeli wy prowadzicie firmę i rozliczacie pewne prace, to wy musicie wiedzieć i określić dokładnie, co chcecie, jak chcecie. Czyli popatrzcie, że zlecanie pracy nie polega na pokiwaniu palcem i pokrzyczeniu ludźmi, tylko to jest przekazanie tego, co my mamy w głowie, tak, dla drugiej osoby. Jeżeli wy sami nie wiecie w ogóle, co chcecie, co potrzebujecie, nie potraficie swojej wizji w sposób zrozumiały dla kogoś przekazać, to nie umiecie zlecać pracy. Nie umiecie zlecać pracy. Ja też tak widzę, że czat jest dosyć aktywny, to ja się może wypowiem. Ja pracuję z wieloma przedsiębiorcami i oni naprawdę te błędy popełniają. Ja tych rzeczy nie wziąłem znikąd. Zobaczcie, to, że ja o tych rzeczach opowiadam w sposób prosty, to, że ja o tych rzeczach opowiadam w sposób niesamowicie dla was zrozumiały i wy to kumacie za pierwszym razem i super, i wielu z was dzięki temu oszczędzi pieniądze. Ale jeżeli uważacie, że to są takie podstaw, co ty mi będziesz tłumaczył, to powiem wam tak, wyjdźcie, wpierdolcie 50, 100, 200 tysięcy w biznes, a potem będziecie płakać i przychodzić do mnie po pomoc. Bo tak to często będzie wyglądało. A jeżeli ktoś nie widzi tutaj wartości merytorycznej dla siebie, no to po prostu nie umie słuchać ze zrozumieniem. Ja nie będę obrażał poziomu intelektualnego wielu ludzi, ale jeżeli ktoś nie rozumie, jak duża wartość jest w tym, co mówię, to ma poziom po prostu inteligencji debila. I tyle mogę powiedzieć o tym wszystkim. Także wracając teraz do tematu, to właśnie, co jest waszą pracą, to bardzo wielu ludzi popełnia ten błąd, że stara się powiedzieć: ja się nie znam, ty się domyśl. Albo na przykład: mi się to nie podoba, zaproponuj coś innego. Tak nie działa zlecanie. Jak wy prowadzicie własny biznes, to wy musicie bardzo mocno zlecać pracę. Więc wyobraźcie sobie, że wy sami musicie najpierw w ogóle mieć pogląd w swojej głowie, musicie mieć jak ten gościu na rysunku wizję, którą wy musicie przekazać komuś. Wy musicie komuś to przekazać, tak? I jeżeli wy tego nie zrobicie, wy tej wizji nie przekażecie, to pamiętajcie, że ktoś wam po prostu nie zrobi dobrej pracy, bo wy jesteście wizjonerami. Jak tu nie macie pojęcia, o co chodzi, to nie ma wizjonerstwa, tak? Nie ma prowadzenia firmy. Więc to jest taka ważna lekcja biznesowa, którą trzeba robić. Ania, ja się nie wkurzyłem. Mnie śmieszą takie rzeczy, słuchajcie. Ja się z takimi rzeczami już wielokrotnie stykałem. I dla debili trzeba mówić po prostu debilnym językiem, używać wulgaryzmów, bo inaczej debile nie rozumieją. Tak to po prostu działa, a kulturalni ludzie rozumieją, uczą się, zapisują i tyle. Więc tutaj pamiętajcie o tym, tak? I teraz popatrzcie, że co jest ważne, żebyście nie wydawali pieniędzy ponad to, co musicie wydawać. Czyli jeżeli widzicie, że możecie się czegoś sami szybko nauczyć, że możecie sami pewną wiedzę zdobyć, sami pokierować firmą, to nie zlecajcie pracy na starcie, spróbujcie to zrobić sami. Bo jeżeli wy za szybko będziecie zlecać, od razu to wam się za szybko pieniądze po prostu skończą, tak? I to jest bardzo ważne, dlatego takie firmy, które na starcie fajnie działają, to są osadzone w takich fundamentach, że szef firmy ma dobrą wiedzę, potem zaczyna tą wiedzę rozwijać, bierze do siebie ludzi do pomocy i wewnętrznie buduje zespół, a dopiero potem zaczyna się zlecanie na zewnątrz. I przede wszystkim uważajcie, gdy jesteście w korporacji, na jedną rzecz, że w korporacji o tak o się zatrudnia, się krzyczy na ludzi, ale powiem wam tak, jeżeli jesteście z korporacji, założycie własną firmę i zaczniecie krzyczeć na ludzi, to wiecie, co wam ludzie pokażą? W małym, średnim rynku o tako wam ludzie pokażą. Słuchaj, jak nie z tobą, to ja z kimś innym będę pracował. Więc pod żadnym pozorem nie kopiujcie stylu zarządzania korporacyjnego na małą lub średnią firmę, bo jeżeli na przykład do mnie przychodzi ktoś, kto jest niekulturalny, to ja mu podziękuję i ja go nie wezmę, bo ja nie chcę pracować z ludźmi, którzy są burakami, po prostu. I to jest bardzo ważne. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. I tutaj w korporacji jest tak, że ludzie lgną, żeby z korporacjami pracować, ale jeżeli jesteśmy małą firmą,
to niestety tutaj to nie działa. Pamiętajcie, tak jak Ewa napisała, ja nie nazywam swoich klientów debilami, tylko nazywam ludzi, którzy hejtują tutaj, piszą jakieś głupoty. Zamiast iść oglądać telewizję, przychodzą tutaj ludzie, tak? Ja daję bardzo wartościową wiedzę i po prostu, jeżeli ktoś marnuje czas tutaj na to, żeby hejtować i nie rozumie, do kogo ja mówię, kiedy wypowiadam się w ten czy inny sposób, to tutaj mi w ogóle szkoda gadać. I wyjdźcie, nie róbcie biznesu, wtapiajcie pieniądze. I teraz też ostatnia rzecz, bardzo ważna. To jest taka, że pamiętajcie, że robienie biznesu zajmuje czas i pamiętajcie jedną rzecz, zanim dojdziecie do tego etapu, gdzie jeździcie sobie tak jak ja tutaj, fajnym autem, gdzie macie poukładane to wszystko, to pamiętajcie, że zaczynacie od tego. To, co tutaj widzicie po lewej stronie, to, co tu po lewej stronie widzicie, to jest moje pierwsze biuro. To jest moje biuro. Zobaczcie, tak wyglądała moja praca. Rozumiecie? Tak wyglądała moja praca, że ja siedziałem przy biurku na kanapie, nikogo nie było i to ja byłem odpowiedzialny za wszystko. Dlatego ważne jest to, że tak na starcie to wygląda. Rozumiecie? Jeżeli to wy na starcie nie będziecie ogarniać biznesu, nie poznacie pewnych dziedzin, nie przygotujecie planu i tak dalej, to jest ogromna szansa na to, że potem taki biznes po prostu nie wyjdzie. I chciałbym was właśnie przed tym uchronić. Bo dzięki temu będziecie w stanie fajnie po prostu podejść do tego całego tematu. I też pamiętajcie, wiadomo, że życie, które widzimy na scenie, że ludzi, których słuchamy i tak dalej, to jest dopiero efekt końcowy długich tematów i działań, ale pamiętajcie, że zaczynamy z tego miejsca, gdzie mamy biureczko, jeden komputer i próbujemy spełnić po prostu swoje marzenia, tak? I też pytanie, a co jeżeli mam firmę i mleko się rozlało, tak? To jest bardzo ważne, tak? I to jest ważne, tak? Że kto jest w sytuacji, w której ma już firmę i się mleko rozlało, i też dajcie znać, jeżeli jesteście osobami początkującymi, to czy ta wiedza była dla was pomocna? Dajcie mi znać, czy ta wiedza się dla was podobała, czy widzicie tutaj fajne dla siebie tematy. A też propos nazywania ludzi debilami, to ja osobiście nie mam problemu z tym, że jeżeli ktoś się zachowuje jak debil, to ja go nazywam debilem. Ja pochodzę też z takiego środowiska, że jak ktoś komuś coś dyskutował, to się najpierw lało w mordę, a potem się gadało. Ja mam taki charakter. Też musicie to wiedzieć, że nie jestem takim pacyfistą. Ja jestem bardziej osobą, która kiedyś to się po prostu trzaskała, bo takie były czasy. I dzisiaj mam taki charakter i przekładam tą właśnie cechę charakteru, takiego chęci ciśnięcia i tłuczenia się na biznes, i to bardzo mi pomaga. I taka agresja biznesowa naprawdę jest świetna. Tak, pamiętajcie też, że to jest dla osób początkujących. No dobra, no a teraz, co się stało, jak się już mleko rozlało, tak? To przejdźmy do tego. Przede wszystkim sprawdźcie, czy przypadkiem nie kierujecie firmą w sposób intuicyjny. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo tym bardziej, jeżeli jesteśmy osobami początkującymi, to bardzo łatwo jest o pomyłki. Teraz ja wam podam kilka takich sfer i przykładów z życia, których prowadzenie firmy intuicyjnie i prowadzi tylko do kolejnych błędów i kolejnych problemów. Powiem wam, to jest bardzo fajnie na przykładzie strony internetowej zrobić. Zobaczcie, każdy, kto robi biznes w internecie, potrzebuje strony internetowej. I teraz, jak zazwyczaj chcemy stronę internetową? Panie, ja się nie znam, zrób mi jakoś stronę internetową. Coś tam ma być w internecie, bo trzeba. Ale problem jest taki, że jak zrobicie stronę internetową, to może kosztować 3000, 5000, 7000 lub 10 000 złotych. I problem jest taki, że jeżeli wy powiecie, zróbcie mi, bo ja się nie znam, i nie będziecie mieć tej wizji w głowie nakreślonej, jak mniej więcej ma ten biznes działać, jak mniej więcej ma ta strategia wyglądać, to jest bardzo duża szansa, że ktoś wam zrobi stronę, ale ta strona będzie nieskuteczna. Jeżeli prowadzicie już firmę, to co jest waszą główną pracą? Waszą główną pracą jest zawalczyć o klienta i zdobyć jego serce do takiego etapu, że on chce u was zostawić swoje pieniądze. To jest praca przedsiębiorcy. Żeby tak walczyć o klientów, żeby oni chcieli zostawić u was pieniądze.
I to jest bardzo istotne. I teraz, jeżeli my to rozumiemy, że to jest rolą, zobaczcie, jeżeli my na przykład zlecamy stronę internetową, to bardzo często, jak my na przykład wchodzimy na jakieś projekty, to się okazuje, że ktoś ma stronę internetową, ale ta strona internetowa zamiast zachęcać klientów, to ich zniechęca. I dlaczego ich zniechęca? Bo ktoś zrobił na szybko. I zobaczcie, już nagle jest 3, 5, 7, 10 tysięcy wtopione, bo intuicja zawiodła, bo zatrudniliśmy złą osobę. Więc tym bardziej powinniśmy się chociaż rozeznać w tym, jak mniej więcej powinno wyglądać to, co my chcemy i jak to przekazać, żeby to zostało zrobione tak, jak my chcemy. Nie wiem, czy wy wiecie, ale często jest też tak, że przedsiębiorcy nie mają czasu rekrutować. Kiedy zazwyczaj rekrutujemy ludzi? Rekrutujemy ludzi, kiedy już jest tak dużo pracy, że od rana do nocy harujemy i nie mamy na nic czasu. I jak nie mamy na nic czasu, bo od rana do nocy harujemy, to problem jest taki potem, że nie mamy czasu na rekrutację. Więc staramy się na szybko kogoś znaleźć, szybko, szybko. Ale jeżeli rekrutujemy kogoś na szybko, to potem on się nie sprawdza. I problem jest taki, że jak on się nie sprawdza, to robi coraz więcej problemów, a te problemy coraz więcej strat przynoszą i my się coraz bardziej frustrujemy i nagle mówimy, dobra, wynoś się z firmy, ja to zrobię sam lepiej. I znowu wracamy do tego, że pracujemy sami dla siebie. I to jest kolejny problem. I znowu takie działanie na szybko, pospieszanie, to nie ma sensu. Więc też warto w ogóle się przygotować do tego, że zanim kogoś zatrudnimy, to warto się przygotować już zawczasu, kiedy i na jakich etapach odpalamy jakie stanowiska. Ja na przykład zanim jestem zakorkowany, to już zatrudniam kolejnych ludzi, bo ja już wiem na przykład, aha, to ja za 3 miesiące będę potrzebował tego, tego i tego, to ja już sobie tu poszukam ludzi. Bo samo zatrudnienie osoby to trwa około miesiąc. Często jest też tak, że działamy sobie intuicyjnie, wybieramy złą strategię, a potem się okazuje, że powinniśmy iść w zupełnie innym kierunku i jesteśmy zdziwieni. Podam wam przykład. Miałem takiego kontrahenta, który produkuje kosmetyki. Sam produkuje kosmetyki. Jest to kobieta, produkuje kosmetyki i ona chciała wchodzić do drogerii, chciała wchodzić do aptek. I problem był taki, że ona musiała najpierw zrobić palety wyprodukować tych kosmetyków, wysłać tam, oni to stawiają na półki, jak się sprzeda, to się sprzeda, jak się nie sprzeda, to odeślemy, płatność po 90 dniach. I ona w tym kierunku chciała iść, już chciała sobie gadać, rozmawiać, bo to było życie, które ona znała. Więc ona kopiowała tylko ten pomysł, który znała. A potem przyszła do mnie i powiedziałam, a pomyśl sobie o sprzedaży internetowej. Nie musisz produkować dużo kosmetyków, więc nie wydajesz pieniędzy. Nie towarujesz. Nie ryzykujesz tym, że się towar przeterminuje. Kiedy sprzedajesz przez internet, to sprzedajesz do klienta końcowego, więc możesz więcej dla siebie zarobić. Nie musisz oddawać prowizji. Po trzecie, jak ci klient kupi, to od razu dostajesz tego samego dnia pieniądze, a dopiero wysyłasz towar po fakcie. I sama możesz za pomocą reklamy decydować, jak dużo sprzedajesz. Bo jak odkręcamy reklamę, to więcej będziemy sprzedawać, jak to jest dobrze ustawione. Nagle ona sobie pomyślała i mówi tak, to może być dobry pomysł. I nie poszła w tamtym kierunku i się okazało, że teraz jest fajny sklep. A z drugiej strony mam osobę, która sprzedawała kosmetyki, tylko jedna sprzedawała kremy, druga szampony. I ta osoba, co sprzedawała szampony, przyszła do mnie po 4 latach. Sprzedawała swoje własne produkty do włosów, kosmetyki po fryzjerach, po drogeriach. I 4 lata ta osoba sprzedawała. Generalnie to nie szło, ludzie tego nie kupowali, nie chcieli sprawdzać produktu. I po 4 latach ta osoba wylała towaru na 200 tysięcy złotych, bo się przeterminował. I potem ta osoba przyszła do mnie, ja jej pokazałem, jak się sprzedaje przez internet. I dzisiaj ta osoba robi naprawdę świetny biznes i buduje własną fabrykę. Więc zobaczcie, wybranie złej strategii na starcie, nieprzemyślenie pewnych rzeczy nie jest zbyt dobrym pomysłem, bo może się okazać, że cokolwiek wprowadzamy nowego, to nas prowadzi do destrukcji i często może zmarnować nam wiele, wiele czasu. Więc teraz popatrzcie sobie też na przykład, co ja robię na poszczególnych etapach, tak? To jest bardzo ważne, żeby tutaj sobie te etapy wprowadzić, bo na każdym z tych etapów, kiedy działacie, to wygląda to troszkę inaczej. Ja wyróżniłem właśnie takie rzeczy, że jeżeli mamy pomysł biznesowy, to my się musimy skupić na zdobyciu kompetencji i na wdrożeniu działań, które mają za zadanie weryfikację pomysłu, zrobienie MVP, sprawdzenie potencjału, zrobienie tej analizy rynkowej i policzenie, czy coś się opłaca, czy nie. Jeżeli my mamy mniej więcej przetestowane, że jest sens w ogóle wchodzić w taki biznes,
że to nie tylko będzie uruchomienie firmy, ale że to będzie też uruchomienie firmy, które daje zarobić, to wtedy rzeczywiście warto by było założyć firmę, czy pójść i zacząć działać, tak? Potem na kolejnym kroku, jeżeli mamy przychód od zera do około 10 tysięcy złotych, to zazwyczaj jesteśmy samozatrudnieni, jesteśmy sami, często nie stać nas, żeby kogoś zatrudnić, możemy zlecać jakieś małe prace, albo pomagają nam ludzie niewykwalifikowani, to w związku z tym zobaczcie, jeżeli otaczamy się osobami, które umieją wszystko po troszku, ale nie są ultra wykwalifikowani, no to generalnie ciężko jest oczekiwać od tych ludzi, że wezmą odpowiedzialność za nas i poprowadzą za nas firmę. Często jest też tak, że mamy trudność z pozyskaniem klientów, że nie mamy tych klientów tyle, ile byśmy chcieli, ale też mamy niedopracowany pomysł. I na tym etapie, na samozatrudnieniu, albo ludzie wszystko robią sami, albo ludzie starają się sprzedawać jak najwięcej, ale nie mają dopracowanych pomysłów. No i na tym etapie w szczególności ważne jest, że wy chcecie założyć firmę, coś tam zarabiacie, coś już tam się kręci, to co was wzniesie wyżej, to jest przede wszystkim to, że zaczniecie skupiać się tylko na pozyskiwaniu klientów i tylko na dopracowaniu swojego pomysłu biznesowego. Czyli na opracowaniu dobrej oferty, dobrej konfiguracji usługi, na opracowaniu dobrych cen i tak dalej, i tak dalej. Potem, jak te dwa elementy opanujecie, to udaje się robić większe przychody, między 10-20 tysięcy, i w tym etapie w szczególności najważniejsze jest to, nie żeby szybko wysłać produkt, nie żeby zrobić idealnie usługę, bo zrobienie idealnie usługi na tym etapie naprawdę nie jest aż tak istotne. Tak samo wysłanie szybko paczki, kiedy robimy 10 tysięcy, to wcale nie jest ważne. Najważniejsze jest to, żeby uczyć się, jak skalować marketing. Jak zrobić lepszy marketing, jak sprawić, żebyśmy każdego dnia wiedzieli, ile zakupów dziennie zrobimy. To jest lepsze prowadzenie social mediów, tak? To jest skupienie się na tym, żeby wiedzieć, jak klient do mnie przyjdzie do biznesu, to po jakim czasie kupi. Żeby po prostu mieć pewność, że każdego miesiąca jesteśmy w stanie konkretną ilość sztuk produktu sprzedać. To jest bardzo ważne, że na tym etapie, na początkowym etapie głównie skupiamy się na tym, żeby wypracować ten powtarzalny sposób kupowania, żeby mniej więcej każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca tyle samo klientów przychodziło. Jeżeli to już uda nam się na mniejszej skali osiągnąć, to nie będzie problemu, żeby wejść na większą skalę i pójść z tym do przodu. Czyli dopracowanie strony, dopracowanie oferty, może zrobienie lejka sprzedażowego, tak? Może dopracowanie tego, jak piszemy do ludzi, lepsze poznanie ich potrzeb i tak dalej. To jest coś, co jest ważne. Ważne jest też utrzymanie przepływu pieniędzy. Może być tak, że mamy już jakąś osobę zatrudnioną, ale może być tak, że jeszcze nas nie stać, żeby kogokolwiek zatrudnić, tak? Więc budowanie tego marketingu, tego systemu przyciągania tych klientów, to jest coś, co jest tutaj ważne na tym drugim etapie, na tym trzecim etapie, między 10 a 20 tysięcy, bo na tym etapie nie mamy powtarzalnych przychodów, nie jesteśmy pewni tego, co będzie za miesiąc, nie umiemy sprzedać więcej, 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 a jeżeli nie będziemy sprzedawać więcej, 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 to nie będzie nas stać na nic, na to, żeby zatrudnić ludzi, żeby dopracować sprzedaż, żeby uruchomić nowe rzeczy i nie będzie nas stać na to, żeby nam na życie zostało. Więc tutaj głównym skupieniem numer jeden powinno być zwiększenie sprzedaży, zwiększenie sprzedaży, zwiększenie sprzedaży. I kolejną rzeczą, która jest ważna, to jak wchodzimy na 20-50 tysięcy, jest ważne, żeby skalować marketing. Dużym takim błędem, który popełnia wiele osób, na tym etapie, to jest to, że jak już zaczynają zarabiać jakieś pieniądze, to ciągną na życie dla siebie jak najwięcej. Często jest tak, że z 20 tysięcy 10 idzie na życie, 10 wraca do firmy. 10 idzie na życie, 10 wraca do firmy. Ciężko jest cokolwiek skalować i dopracowywać, kiedy nie ma na to środków. To jest raz. Ale po drugie też wyskalowanie marketingu oznacza to, że mentalnie przełamujemy się, żeby wydawać więcej pieniędzy chociażby na działania reklamowe. Wiele ludzi nie uzyskuje efektu, bo nie jest pewna, czy na przykład działania reklamowe się zwrócą. Wiele osób nie wie, czy jak zleci pracę, to się nie przejedzie, że ktoś ich nie oszuka. Wiele osób boi się włożyć 300, 500, 1000, 1500, 5000, 10 tysięcy w reklamę, w pozyskanie klienta, zainwestować w to, żeby wyjść się, pokazać. Jeżeli tego w głowie nie przeskoczymy, to ciężko będzie przekroczyć próg 20 tysięcy złotych bez wkładania pieniędzy w reklamę. Oczywiście, jak jesteśmy informatykiem, to jest pewien ewenement,
Ale w każdym innym przypadku bez reklamy przekroczenie 20 tysięcy jest dosyć trudne. Tutaj też ważne jest to, że już na tym etapie trzeba zatrudniać ludzi. Trzeba budować zespół, ale zanim zbudujemy zespół, to trzeba przygotować stanowiska pracy, przygotować się do tego, żeby wiedzieć, jak w ogóle ludzi zatrudnić, przygotować się do tego, żeby umieć wdrożyć ludzi. Nie wiem, czy wiecie, ale zatrudnianie ludzi polega na tym, że szukamy dobrych ludzi, ale zanim ich będziemy szukać, to przygotowujemy stanowisko, następnie to, co robimy, to szukamy człowieka, zatrudniamy człowieka i dla wielu ludzi na tym się kończy rekrutacja, ale to nie jest prawda. Potem jeszcze wdrażamy tego człowieka i usamodzielniamy go i na końcu się usuwamy w cień. I wiele ludzi tego nie rozumie, że to też należy do obowiązków lidera, dlatego tak jak tutaj widzicie, wprowadzenie takich zasad liderskich na tym etapie jest ważne, ale jeżeli nie wiemy, jakie w ogóle są to zasady liderskie, trudno cokolwiek wprowadzać, tak? Więc to jest ten etap, na przykład, w którym warto już się skupić na tym, żeby nauczyć się budowania zespołu, żeby nauczyć się tego właśnie, jakie zasady liderskie wprowadzić, ale też nauczyć się delegowania. To już pierwszą taką wskazówkę delegowania, czyli przekazywanie naszej wizji komuś, to wam pokazałem. Natomiast wiele ludzi nie umie delegować pracy, denerwuje się, wkurza się, że inni nie robią tak dobrze, a jeżeli się nie nauczymy delegować, nie przełamiemy się mentalnie, no to będzie problem. Tutaj właśnie Paweł pisze, dobre wdrożenie pracownika to 90% naszych wspólnych sukcesów. Oczywiście. No i na końcu mamy oczywiście sprzedaż. Na etapie, kiedy mamy 20-50 tysięcy przychodu, trzeba dopracować to, żeby sprzedaż jak najsprawniej działała, jak najszybciej działała i żeby po prostu sprzedaż była pewna, tak? I potem jak robimy już, wchodzimy na 50-100 tysięcy miesięcznie, to tutaj już się szef skupia tylko na skalowaniu firmy, szef się skupia tylko na tym, żeby usprawniać firmę, szukać dziur, analizować biznes, czyli też te umiejętności analityczne na tym etapie wchodzą i szef się skupia przede wszystkim na tym, żeby uwolnić swój czas. Dlaczego to jest ważne? Bo w momencie, kiedy uwolnicie swój czas i będą inni ludzie wam pracować, to wtedy jesteście prawdziwym szefem firmy, bo szef firmy na początku robi wszystko, potem robi prawie wszystko, potem robi połowę rzeczy, potem coraz mniej, 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 aż w końcu siedzi, nadzoruje. I to jest właśnie takie przejście i punkty skupienia, które warto robić. I dlaczego warto to znać? No bo od teraz wiecie, na czym się skupić, wiecie, na którym etapie jesteście i to jest ważne do tego, żebyście urośli. Jeżeli wdrożycie te sfery do biznesu, to ten biznes będzie rósł. Jeżeli ich nie wdrożycie, będziecie skakać na prawo i lewo, to stracicie dużo czasu. I co jest ważne też, że rynek się zmienia. I nawet jeżeli już macie pewną wiedzę, już wam idzie, to nie znaczy, że będzie szło za rok, za dwa lata, za pięć lat i tak dalej. I dlatego szansa na to, że robimy biznes, gdy będziemy na przykład pracować intuicyjnie przez 40 lat, to jest mała szansa, a kiedy będziemy robić biznes, gdzie mamy to rzeczywiście wszystko fajnie poukładane i zrobione, to jest coś, co ma dużo, dużo większą szansę, żeby zadziałało, tak? Więc mam nadzieję, że już wy nie wierzycie w to, żeby działać intuicyjnie. I zobaczcie, jak dużo osób zakłada własny biznes i ten biznes prowadzi, ale prowadzi ten biznes intuicyjnie, nie ma go poukładanego w głowie, nie ma tej struktury, jak rosnąć krok po kroku, tak? I potem na emeryturze wygląda tak jak ten pan po lewej, że zamiast być fajne marzenia, być ustawionym, mieć dużo pieniędzy, to ma marną emeryturę. I też zobaczcie, będąc nauczonym tak naprawdę tego, co się dzieje, tak, na rynku, jak wiele osób przychodzi na emeryturę i narzeka, że ciężko się potem na tej emeryturze żyje i wracają do pracy dalej, to jedynym wyjściem, żeby fajnie robić biznes, to jest przejść przez te etapy, nauczyć się tych etapów, je po prostu zrealizować, albo olać temat i błądzić i ryzykować. Ja osobiście na emeryturze istnieje duża szansa, że będę jak ten pan, który będzie miał Ferrari, a prawdopodobnie takie auto będę miał jeszcze w perspektywie kolejnych kilkunastu miesięcy, tak? Co jest ważne, zobaczcie, że jak popatrzymy też przez ludzi sukcesu, różnych ludzi sukcesu, którzy działają, tacy jak na przykład Robert Lewandowski, to każdy człowiek sukcesu ma swoich trenerów, każdy człowiek sukcesu ma ułożoną drogę do tego sukcesu, każdy człowiek analizuje swoje postępowania. Robert Lewandowski czy cały Bayern Monachium, to oni bardzo mocno trenowali, mieli swoją taktykę, strategię, mieli cały zespół ludzi, ludzie wiedzieli, co mieli robić, mieli różne zagrania, taktyki.
ale analizowali swoje błędy, poprawiali swoje błędy, usprawniali i trenowali, 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 aż w końcu poszli do takiego poziomu, że zaorali wszystko, tak? I tak samo wy, jak patrzycie na siebie, to popatrzcie nie na siebie nie przez pryzmat człowieka, który idzie intuicyjnie, tylko popatrzcie na siebie przez pryzmat takiego Roberta, który jest zawodowcem. I on wypracował to, że jest zawodowcem, i dzisiaj świętuje tego właśnie efekty. A jeżeli ktoś siedzi, liczy, że jakoś to się uda, to zobaczcie, że żaden zawodowiec tak nie postępuje, tak? Jeżeli wy chcecie kiedyś unieść ten puchar zwycięstwa i być dorobieni, to po prostu trzeba podejść do tego wszystkiego z głową. I tutaj wiele rzeczy wam właśnie powiedziałem. I też pamiętajcie, że oczywiście możecie iść tą drogą samodzielnie lub skorzystać z rozwiązań, które ktoś opracował. Ja też wam niedługo pokażę, jakie ja rozwiązanie opracowałem, dzięki którym wy się tego wszystkiego możecie nauczyć, co właśnie powiedziałem. Jak ja na przykład robię. Jeżeli rozwijamy biznes, to wiemy, że się często pojawiają w tych biznesach problemy. I teraz zobaczcie, jeżeli ja już wiem na przykład, że jakie mi się problemy krok po kroku pojawią, ja to na własnej dupie się musiałem nauczyć, to teraz ja mam to spisane. Kiedy ja uruchamiam nowy biznes, to ja na przykład wiem, że aha, teraz jestem tutaj, ale za chwilę mi się taki problem pojawi, za chwilę taki, za chwilę taki, za chwilę taki, za chwilę taki. I już wiem, co mam zrobić, zanim ten problem się pojawi, żeby krok po kroku te problemy się nie pojawiły, nie zrobiły, żeby jak najszybciej po prostu ogarniać. A wiele ludzi robi odwrotnie. Wiele ludzi robi tak, że najpierw działa intuicyjnie, potem wpada w problemy, dostaje po tyłku, potem drugi raz dostaje po tyłku, trzeci raz dostaje po tyłku, traci mnóstwo pieniędzy, a potem dopiero się uczy, żeby pójść kogoś zapytać. I ja po wielu latach zmądrzałem, że właśnie zanim na przykład uruchomię jakieś rzeczy, tak samo, jak ja uruchamiam nowy biznes, to wiecie, co ja robię? Ja najpierw sobie szukam, jak się ten biznes robi, jakie będą problemy, dzwonię do ludzi, konsultuję, kupuję konsultacje, sprawdzam kursy, szkolenia, czytam sobie różne rzeczy. Na przykład dużo czytam o księgowości, o rachunkowości, tak? Uczę się tego bardzo dobrze i dzięki temu ja oszczędzam czas, szybciej się rozwijam, przygotowuję się na potencjalne scenariusze, a potem wchodzę i po prostu ostro cisnę, tak? I na tym to polega. I moim zdaniem właśnie wybranie tej drogi, w której wy najpierw się przygotowujecie, potem działacie, i wiecie, jak rozwiązać problemy, zanim one się pojawią, to jest coś, co powinno dać wam dużo przyjemniejsze pójście do przodu. I też właśnie wybranie tego internetu jest bardzo, przyspiesza tą całą drogę, tak? Co jest ważne, na przykład też, że często osoby pytają, skąd czerpać wiedzę, no bo wiadomo, że też tą wiedzę skądś trzeba czerpać. Na przykład ja osobiście nie czerpię wiedzy z for internetowych. Nie wiem jak wy, ale ja nie jestem na żadnych grupach, nie jestem na żadnych forach internetowych, nie zadaję tam w ogóle żadnych pytań, bo poza dowiedzeniem się pewnych ciekawostek, ciężko jest wyciągnąć rzeczywiście wartościową wiedzę, dlatego że tam głównie siedzą osoby i mają czas siedzieć osoby, które nie mają takiego sukcesu, do którego wy dążycie albo do którego ja dążę. Więc bardziej staram się szukać takich osób, które mają biznes większy ode mnie, sukcesy większe ode mnie i staram się od takich osób dowiedzieć rozwiązań. Tak samo mnie bardzo dziwi to, że wiele ludzi na przykład ogląda wideo na YouTubie czy słucha podcasty i uważa, że nagle to zmieni ich całe życie, że to rozwiąże ich wszystkie problemy. Moi drodzy, takie rzeczy są robione dla rozrywki, dla ciekawostek. Ja na przykład oglądam YouTube'a, słucham sobie różnych podcastów, ale nie liczę na to, że to nagle wszystkie moje problemy biznesowe rozwiąże, tylko raczej traktuję to jako ciekawostkę, jako taką stymulację mózgu, po prostu. Bo to jest tak przygotowywana wiedza, żeby pokazywać wozi, pokazywać kierunki, ale to nie jest wiedza taka głęboka. I ja na przykład, kiedy chcę jakąś taką głęboko specjalistyczną wiedzę zdobyć, no to po prostu albo czytam specjalistyczne książki, albo szkolenia, albo po prostu kupuję konsultacje. I kolejną rzeczą jest też to, że ja na przykład osobiście, wiele ludzi tak robi, że ma problem, to zaczyna samodzielnie wymyślać rozwiązania tych problemów. Kto z was tak ma, że samodzielnie wymyśla rozwiązania, mimo że się na czymś nie zna? Ja tak nie robię. Ja dopiero, gdy się na czymś znam, to wymyślam rozwiązania. To od razu wam mówię. I dlaczego tak robię?
Bo jeżeli ja się na czymś nie znam, to jest bardzo duża szansa, moi drodzy, że popełnię błędy po prostu. Popełnię błędy. I w związku z tym, że mam świadomość tego, że ja mogę nie wymyślić dobrych rozwiązań, to ja wolę ich w ogóle nie wymyślać, kiedy się na czymś nie znam. A wiele ludzi, wiadomo, jak to Polak, zna się na wszystkim, to próbuje podejmować decyzje, tak? Odnośnie wszystkiego. Tylko potem gorzej, bo dupa boli. I stracone pieniądze są. Więc na przykład takie trzy rzeczy warto też, żeby sobie zmienić, bo dzięki tym rzeczom będziecie po prostu w stanie czerpać dużo lepszą wiedzę. I teraz też, dlaczego w ogóle warto pójść tą drogą internetową, założyć sklep internetowy i pójść tym kierunku, bo zobaczcie, nie wiem, czy wy zwróciliście uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, że co się dzieje? Kiedyś, tak jak ten pan po prawej stronie, dobrymi autami jeździli zazwyczaj biznesmeni, którzy są starsi, po 50, bo takich ludzi było stać na dobre auta. Zobaczcie, co się zmieniło. Wiele młodych ludzi rozpoczyna biznes, tak? Rozpoczyna biznes, zaczyna działać, zaczyna iść do przodu, już w młodym wieku dorabiają się naprawdę dobrych pieniędzy i kupują sobie super auta i radzą sobie świetnie. I zobaczcie, że tak naprawdę taki młody człowiek, a dużo jest młodych ludzi na ulicy, którzy mają bardzo fajne auta, tak? Dochodzi do dobrych pieniędzy. I dzisiaj, w dzisiejszych czasach stoimy przed kryzysem, ale stoimy też przed ogromną szansą na to, żeby rzeczywiście w młodym wieku dojść do poważnych pieniędzy i nie musieć dochodzić do poważnych pieniędzy po 50 czy po 60, po wielu, wielu latach, tylko teraz kwestia sukcesu to może być 1, 2, 3 lata. Nie wiem, czy wy widzicie, ale taka szansa powstała dzięki temu, że ludzie zaczęli po prostu robić biznes w internecie. I to jest bardzo istotne, że można to zrobić dobrze, albo można to zrobić źle. Ja wam powiedziałem tutaj mnóstwo, ale to mnóstwo właśnie takich działań, które możecie zrobić, pułapek, błędów, które warto unikać, bo potem to może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak? Takie błędy i po prostu warto tego unikać. Dajcie mi znać, czy ta wiedza, o której mówię, to jest dla was fajna, jest wartościowa, czy wyciągnęliście też dla siebie różne rzeczy i czy też przede wszystkim widzicie ten potencjał, tak? Bo tutaj chodzi o to, że jak płynie fala, to trzeba ten potencjał wykorzystać, tak? Więc dajcie mi znać, czy też wam się podobało, czy uważacie, że tutaj było fajnie i jak tak, to będzie mi bardzo też miło, że tutaj wynieśliście dla siebie fajne rzeczy. I moi drodzy, tak jak też wam wspomniałem, co jest ważne, że jeżeli wy robicie, przestaniecie, bo może dużo ludzi robi biznes intuicyjnie, przestaniemy robić biznes intuicyjnie, to zobaczycie, że to nie jest kwestią przypadku, że się robi miliony. Zobaczcie, tutaj mam taki fajny projekt, który uruchomiliśmy tutaj w marcu, to był COVID. I zobaczcie, przyszedł COVID, my zobaczyliśmy pewne trendy i uruchomiliśmy tutaj 1 marca biznes i tutaj jest 31 marca. 31 dni od uruchomienia biznesu zrobiliśmy na przykład ponad 1 000 000 złotych przychodu. Zobaczcie, to nie tylko jest możliwe zrobić 100 tysięcy albo milion w rok, ale jeżeli wy już dopracujecie tą formułę do perfekcji, to jesteście w stanie nawet takie wyniki robić w miesiąc. I zobaczcie, jak dużo internet daje zarobić. To nie jest kwestia przypadku, że ktoś zarabia w biznesie, tylko to jest po prostu kwestia tego, że wiadomo, co się dzieje i co się robi, tak? I każdy przedsiębiorca po prostu potrafi chwytać okazję i okazji jest mnóstwo, jest bardzo dużo okazji, ale jeżeli wy potraficie w kółko powtarzać pewną formułę, która daje rezultaty, to po prostu zawsze znajdziecie sobie, czy teraz, czy za pół roku, czy za rok, czy za 2 lata, takie rzeczy, które wam dadzą bardzo dobrze zarobić, a formuła będzie powtarzalna. Najważniejsze jest to, że internet po prostu daje zarobić. I też dlaczego o tym mówię, bo obiecałem wam, że też opowiem wam pokrótce o tym, jak wy się możecie ode mnie nauczyć wielu rzeczy, tak? Bo tak jak wiecie, robię biznes, siedzę w przedsiębiorczości, znam się na tym, więc mogę się z wami tą wiedzą bardzo fajnie podzielić, tak? Jeżeli wy chcielibyście na przykład, żebym ja wam pokazał, jak krok po kroku w szczegółach tą drogę przejść, to ja wam mogę mój roadmap pokazać, moje sposoby na to, jak ja robię firmę i dochodzę do tego rzeczywiście
miliona przychodu rocznie. I ja ten program nazwałem Niezależny Przedsiębiorca. I ten program jest dla osób, które zauważyły, że warto by było któryś z tych dróg dopracować. Więc ja teraz przez około 5-7 minut opowiem Wam, na czym to polega. Pokażę Wam też propozycje, w jakiej kwocie możecie dołączyć do tego programu i też pokażę Wam, jakie fajne po prostu rabaty dostaniecie ode mnie na ten program, ponieważ jest dzisiaj premiera tego programu. Nikt wcześniej tego programu nie miał, więc też możecie zyskać taką super przewagę nad innymi. A potem za około 8-10 minut zrobimy sesję pytań i odpowiedzi. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to ja też dalej na nie odpowiem. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja to robię i skopiować te metody i moje 14-letnie doświadczenie, gdzie już moje sprzedaże przy różnych projektach, które robię, poszły w setki milionów złotych i chcecie zobaczyć tą formułę od zera dochodzenia do miliona rocznie, jak tą firmę poprowadzić, na czym się skupić, jak to w szczegółach wykonać, to właśnie przygotowałem takie szkolenie, które uczy Was inaczej myśleć o rozwoju firmy, podejmować lepsze, mądre działania, ustawiać odpowiednio priorytety, czyli czym się zajmuje, czym się nie zajmuje, czym się przejmuje, czym się nie przejmuje. Mówi Wam, jakie problemy będziecie mieli krok po kroku na różnych etapach, jak te problemy uniknąć, jak te problemy rozwiązać, jak zarządzać firmą we właściwy sposób, jak inwestować pieniądze, w co inwestować pieniądze, w co nie inwestować pieniędzy, jak się przygotować finansowo, jak zarządzać finansami, jak ustawić firmę, żeby ona działała bez nas, jak się z tej firmy wycofać i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chcecie przejść przez te właśnie wszystkie etapy, to ja Wam mogę pokazać, w jaki sposób ja to robię i możecie to po prostu skopiować do siebie. I szkolenie polega na tym, że w zależności od tego, na którym etapie jesteś, czy dopiero masz pomysł, tak jak widzicie na poziomie pierwszym, czy robisz przychód od 0 do 10 tysięcy, czy robisz od 10 do 20 tysięcy, od 20 do 50 i tak dalej, to na każdym z tych etapów inaczej zarządzasz firmą, zupełnie inne rzeczy wykonujesz, inne masz priorytety, inne masz problemy, inne masz wyzwania, inne rzeczy trzeba wdrożyć, żeby wejść na kolejny level i trzeba w zupełnie inny sposób zarządzać firmą. I w zależności od tego, na którym jesteś etapie i chcesz wejść na wyższy level, to koncentrujesz się tylko na tym, co jest Ci potrzebne, żeby tą firmę rozwinąć do wyższego poziomu, i to jest tyle w temacie. Więc popatrz sobie na przykład pod kątem tego, na którym ty jesteś etapie, i za chwilę pokażę Ci, które rzeczy się dowiesz na poszczególnych etapach i zobaczysz, czy to będzie dla Ciebie pomocne. Na tym etapie pierwszym, kiedy masz pomysł na biznes, to przede wszystkim ważne jest, żeby się nauczyć tego, czy ty możesz w ogóle zbudować milionowy biznes i jak ty masz to zrobić? Jakie są ważne zasady rozwijania biznesu, o których wiedzą tylko przedsiębiorcy wprawieni, doświadczeni, o których nie wiedzą początkujący? Co jest w ogóle potrzebne? Co musisz zgromadzić wokół siebie? Zasoby, ludzi, kapitał, pomysł, strategię i tak dalej. Co wszystkie te rzeczy musisz wokół siebie zrobić, żeby rzeczywiście możliwe było wygenerowanie miliona przychodu? Jakie jest 12 kosztownych błędów w zarządzaniu firmą od jej startu? Wiadomo, po co to zrobić, żeby nie wtopić pieniędzy i nie zamknąć firmy. Też co jest ważne, jak przygotować firmę do startu, żeby nie było niespodzianek, czyli właśnie jak zbadać rynek, jak stworzyć strategię firmy, jak zyskać przewagę konkurencyjną, jak znaleźć rynek, który daje zarobić, jak znaleźć biznes, który właśnie będzie ten dochodowym biznesem, jakie są ważne kompetencje, żeby w ogóle tą firmę otworzyć, żeby ją rozwinąć od tych pierwszych kroków, żeby sprawdzić swój pomysł oraz jakie problemy osoba początkująca. Czyli tu w pakiecie patrzysz na to, jak ten pomysł zrobić, sprawdzić, zweryfikować, żeby po prostu na starcie już nie wtopić, tak? I co jest ważne, że wartość takiego modułu, tego pakietu to jest 497 zł. Ty ode mnie dostaniesz dużo lepszą cenę. To będzie cena regularna, która będzie obowiązywała poza webinarem. Ty będziesz miał cenę dzisiaj na spotkaniu dużo lepszą. Drugi moduł to jest dla kogo? Początki biznesu, pakiet drugi. Jeżeli jesteś samozatrudniony, robisz przychód od 0 do 10 tysięcy. Chcesz robić większy przychód? To warto wybrać ten pakiet szkoleniowy, dlatego że tutaj nauczysz się przede wszystkim tego, jak rozumieć swoją sytuację i realia, czyli co jest ważne do tego, żeby w ogóle zorganizować sobie czas, zorganizować sobie zasoby, żeby też wiedzieć, za co się brać, za co się nie brać, bo na samozatrudnieniu ciągle czasu brakuje, tak? Zobaczysz też, o co chodzi w budowaniu tak zwanego MVP, jak go zbudować, jak go przetestować, jak dopracować ten produkt, żeby potem było pewne, żeby rozwijać firmę, skalować.
Opowiem Ci też, jak poukładać swoje życie w tym okresie, jak poukładać swoje marzenia, zachcianki i finanse, żeby być w stanie przejść przez ten etap, wejść na wyższy poziom. Bycie samozatrudnionym, poukładanie tego jest mega ważne. Też jak zarządzać swoim czasem, bo tego czasu ciągle brakuje na tym etapie firmy. Powiem Ci też, jak się przygotować do budowania zespołu, do zatrudniania ludzi, do budowania pierwszych stanowisk pracy, do przemyślenia tego, co jest robię w firmie, co zlecam na zewnątrz, za jakie kwoty i tak dalej. Nie jest to takie oczywiste. Ludzie tu popełniają dużo błędów, przez co wtapiają, źle zatrudniają i są problemy. Też tutaj pokażę Ci właśnie, jak przygotować te przyszłe kadry, jak zaplanować organizację i na czym to polega, żeby to rzeczywiście przełożyło się na Ciebie, na Twój biznes. Tutaj są ćwiczenia, które podaję. To jest forma mega praktyczna i Ty możesz to u siebie zastosować. Też co jest ważne, że pokażę, jak budować stanowiska w firmie, jakie są kluczowe problemy, kluczowe umiejętności, kluczowe kompetencje. Pokażę, jak się robi marketing firmy, by pozyskiwać więcej klientów i jakie są problemy do pokonania na tym etapie. Rozpowiem Ci, jaką wiedzę warto zdobyć i co warto nie uczyć się, czego warto nie robić, co warto zlecić. Niby taka rzecz prosta, oczywista, ale wiele ludzi na tym marnuje czas. Wartość tego to jest 497 zł. Jeżeli robisz przychód w tej kwocie od 0 do 10 tysięcy, to też dostaniesz na to ode mnie lepszą propozycję. Jeżeli robisz przychód od 10 do 20 tysięcy miesięcznie, to fajnie, jeżeli wybierzesz sobie pakiet trzeci, to jest pakiet rozwój biznesu i to ci pomoże po prostu tutaj rozwinąć biznes ponad tą kwotę. Tutaj uczymy się tego, jakie są twoje realia, jak zaplanować swoje życie, jak zaplanować rozwój firmy, żeby po prostu przygotować się na wzrost. Jak mądrze zarządzać firmą na tym etapie, tak? Czyli jak być tym liderem, jak być szefem, żeby to dobrze działało. Jak delegować zadania, jak się wycofać z pewnych zadań, jak nie gasić pożarów, jak nie robić wszystkiego samodzielnie. Co jest ważne, jak przypilnować zadania, żeby były sprawnie realizowane, żeby nikt się nie oszukał, żebyś nie wtapiał pieniędzy, żebyś wiedział, że rzeczy są realizowane na czas i dobrej jakości. Jak zatrudnić pierwsze osoby w firmie, jak to zrobić z głową, jak nie wtopić kasy na zatrudnianiu. Dowiesz się też, co jest główną siłą napędową biznesu. To jest taki sekret, którego wielu ludzi nie wie. Poznasz też kluczowe pytania, kluczowe kompetencje do zdobycia, kluczowe działania, które trzeba podjąć, wdrożyć do firmy, sfery życia, które trzeba wdrożyć do firmy, żeby to poszło na wyższy level, oraz też dowiesz się problemy, jakie cię spotkają. Od razu będziesz wiedział, jakie będziesz mieć problemy na tym etapie, jak te problemy rozwiązać, żeby wejść na wyższy level. Wartość tego to jest 10% miesięcznych przychodów albo 5%, czyli zobacz. Jeżeli na przykład miałbyś robić 20 tysięcy złotych przychodu miesięcznego, to wartość tego to jest zaledwie 5% tego, co robisz miesięcznie, czyli 997 zł. Kolejną kwestią, na przykład, jeżeli robisz od 20 do 50 tysięcy miesięcznie, warto wybrać pakiet wzrost biznesu, w którym się nauczysz. Przede wszystkim tego, jaka jest twoja sytuacja, jakie są twoje realia, co masz robić, czego masz nie robić, na czym się skupić, jak zaplanować ścieżkę rozwoju, jak przygotować firmę do wejścia na wyższy level. Jak stworzyć lidera firmy, który będzie przejmował po tobie zadania, jaka jest jego funkcja, jak wdrażać zasady liderskie i tak dalej. Co jest ważne, jak realizować zadania w firmie, jak trzymać jakość, jak dotrzymywać terminów, gdy jest dużo zadań, ludzie zapieprzają, gdy jest chaos w firmie, gdy ciężko jest to ogarnąć, tak? Jak dopracować sprzedaż, jak przygotować pierwsze procesy w firmie, żeby automatyzować firmę, żeby uniezależniać firmę od siebie, żeby wszystko działało, tak jak w tym przysłowiowym McDonaldzie. Jak usamodzielniać pierwsze osoby, jak usamodzielniać osoby, żeby nie przychodziły do ciebie w kółko, nie zawracały ci gitary, przychodziły do ciebie z pożarami, żeby już wypychać rzeczy do innych, żeby zyskiwać czas na rzeczy strategiczne. Jak zaplanować, zrealizować rozwój zatrudnienia w firmie, jak poprzez marketing zwiększyć sprzedaż, wyskalować sprzedaż, zwiększyć skuteczność tej sprzedaży. Co robić, gdy wybuchają pożary, a takich pożarów, kiedy ta praca się kręci, jest coraz więcej, więc tutaj nauczycie, jak sobie radzić z takimi rzeczami. Zobaczysz też na przykład problemy biznesowe, które napotkasz na tej drodze, jak te problemy rozwiązać i tak dalej. Wartość tego modułu to znowu jest zaledwie 5% tego, co robisz miesięcznie. Czyli jeżeli na przykład robisz 50 koła miesięcznie, 40 tysięcy miesięcznie, to zobacz, że 2000 zł z 40 tysięcy na miesiąc to jest zaledwie 5% tego, co robisz miesięcznie, także jest to świetna wartość, ale oczywiście cena będzie lepsza. Skalowanie biznesu. Jeżeli masz przychód od 50 do 100 tysięcy, warto wybrać sobie pakiet piąty, skalowanie biznesu.
Tutaj się uczysz tego, jaka jest Twoja sytuacja, jak przygotować firmę do wzrostów, jak usamodzielnić firmę od siebie, jak przede wszystkim wyskalować marketing, jak zbudować system sprzedaży, jak rozwinąć procesy w firmie, co zrobić, żeby rzeczy działały automatem, co zrobić, żeby lider zespołu ciągnął za ciebie zespół. Na przykład ja mam liderów zespołu, moi liderzy zespołu ciągną firmę i ja wtedy nie muszę tej firmy prowadzić, mam dużo czasu dla siebie, czyli jak usamodzielnić tą firmę, tak? Dowiesz się, jak zrobić rozwój i realizację strategii, żeby wejść na wyższy poziom. Zaczniesz bardziej zarządzać biznesem i skupisz się na tym, żeby mieć czas dla siebie. Zaczniesz też budować procesy w firmie, ale na kolejnym levelu, na takim bardziej zaawansowanym levelu. Dodatkowo też zobaczysz, jakie masz problemy do pokonania, żeby tą firmę wyskalować. Na przykład ludzie się będą z twojej firmy zwalniać. To będzie problem, tak? Jak się odpornić na zwolnienia ludzi? Czyli właśnie co zrobić, żeby ten biznes był odporny na zwolnienia ludzi? Jak mądrze wydawać zarobione pieniądze? Czyli tutaj jak już będziesz zarabiać dobre pieniądze, to ja ci powiem, jak je wydawać, żeby tego no nie zmarnować, tak? Jak wdrażać kolejne pomysły, kolejne produkty biznesowe, żeby skalować biznes, żeby jeszcze powyżej tych 100 tysięcy na miesiąc wchodzić i tworzyć już te swoje wizjonerstwo, żeby na ten wyższy level się przygotować. I też opowiem Ci o zjawisku szklanego sufitu, bo często ludzie trafiają do pewnego etapu, nie mogą go przebić, nie mogą go przebić i ja Ci powiem, jak go przebić. I zobacz, znowu to jest wartość zaledwie 6% tego, co robisz miesięcznie, 5997 zł, u mnie dostaniesz dużo lepszą kwotę, ale nawet gdybym Cię nauczył za tą kwotę, zgodzisz się ze mną, że to jest całkiem mała kwota w stosunku do tego, co możesz dostać. I też masz wszystkie pakiety, możesz wziąć od razu, jeżeli jesteś początkujący albo chcesz się wszystkiego nauczyć, możesz wziąć wszystko w pakiecie, wtedy jest jeszcze taniej niż gdybyś kupował to pojedynczo. Wartość wszystkich tych szkoleń to jest 11 197. Także mniej więcej możesz wybrać sobie jeden z pakietów. Ja Ci polecam, że na przykład jeżeli jesteś początkujący, to fajnie, jeżeli chciałbyś, to warto, żebyś na przykład wybrał sobie pakiet pierwszy i drugi, tak? Jeżeli na przykład robisz już 20 tysięcy miesięcznie, to wybierz pakiet drugi i trzeci. Warto kupić chociaż dwa pakiety, jeden wcześniejszy i ten, na którym jesteśmy. Bo często popełniamy błędy i ten pakiet wcześniejszy pomoże Ci te błędy wyeliminować i ten pakiet, na którym jesteś, pozwoli Ci szybciej wejść. Czyli na przykład jeżeli robisz już 50 tysięcy, to weź sobie na przykład te dwa pakiety, dlatego że wtedy też często jest tak, że masz jakieś błędy z przeszłości, które się za Tobą ciągną, i dzięki temu możesz je wyeliminować, tak? I teraz też ważne, żeby zadać sobie pytanie, czy twój biznes jest z plastiku, czy może twój biznes jest solidny, wiesz, ile zarabiasz każdego miesiąca, jaki będziesz miał zysk, czy zarabiasz tyle, ile marzysz, czy może jeszcze do tego trzeba troszkę popracować. Czy wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku, czy nie musisz wchodzić do swojej firmy, czy ludzie wiedzą, co mają robić, czy ciągle masz problemy. Jeżeli tego nie chcesz, to ja cię mogę tego nauczyć. Czy możesz pojechać na wakacje, być pewny, że jak wrócisz, to dalej wszystko będzie sprawnie działało? Czy ludzie cię okradną, zniszczą twój biznes, zapieprzą ci klientów i będziesz mieć problemy, albo sprzedaż spadnie, jak ciebie nie będzie, nagle się zrobi chaos? Jeżeli chcesz pojechać na wakacje, na przykład za rok czasu, nie odbierać telefonów, nie wchodzić na maila, to mogę ci pokazać, jak to zrobić. I czy masz takie sytuacje, że na przykład nowe pomysły na biznes, nic z nich nie wychodzi, ciągle gasisz pożary i tak ci mija cały dzień i dzień, i dzień, i dzień, i dzień, i ciągle ci brakuje czasu, zlecasz pracę, zatrudniasz ludzi, zamiast efektów jest frustracja, widzisz, jak innym wychodzi, tobie nie wychodzi, lub patrzysz, że jesteś zagubiony, nie wiesz, który krok podjąć, to wtedy mogę pomóc ci to zmienić, bo mogę ci pomóc uchronić się od kosztownych błędów, oszczędzić czas na błądzeniu, na pustej pracy, na ci pomóc też zacząć realizować działania, które przyczynią się do rozwoju twojej firmy na tym wyższym etapie, tak? Zobaczysz też, jak zarządzać firmą, jaka jest twoja rola w firmie, jak zarządzać ludźmi, jakich błędów unikać i tak dalej. Też, co jest ważne, że mogę ci pokazać dzięki tej wiedzy, że pójdziesz szybszą drogą, pewnymi wytycznymi i no, nie będziesz marnował swojego życia, tak? Co jest ważne, że nauczysz się być dobrym szefem, dobrym szefową. To zastanów się, ile tak naprawdę taki pakiet wiedzy byłby dla ciebie warty, tak? Który pomoże ci przejść przez te wszystkie kroki. Ja osobiście dam ci bardzo fajną propozycję. Jeżeli chodzi o pakiet pierwszy, to dostaniesz go za 147 zł. Jeżeli chodzi o pakiet drugi, dostaniesz go też za 147 zł. Jeżeli chodzi o pakiet trzeci, to dostaniesz go za 197 zł. Jeżeli chodzi o pakiet czwarty, to dostaniesz go za 247 zł. Jeżeli chodzi o pakiet piąty, to dostaniesz go ode mnie za 397 zł. Jeżeli chodzi o pakiet szósty, czyli wszystko
dostaniesz go za 997 zł. Wiem, są to kwoty, które wręcz są powalające, ale robię to, bo chcę, żebyś zrobił dobry biznes. Będę miał dla ciebie kolejne fajne rzeczy. Więc jeżeli chciałbyś skorzystać z któregoś z tych pakietów, uważasz, że to może być dla ciebie fajne, to za chwilę pokażę ci, gdzie na stronie możesz skorzystać z tej propozycji. Możesz wybrać od razu jeden pakiet, dwa pakiety lub więcej pakietów. To już będzie po prostu zależało indywidualnie od ciebie, tak? Tutaj oczywiście panuje pełna dowolność. System działa tak, że możesz dodać do koszyka kilka rzeczy na raz. Nie musisz brać jednego, możesz wziąć kilka rzeczy i za chwilę pokażę ci, jak to zrobić. Ale zobacz, najpierw zastanów się tak. Czy kwota 147, czy nawet te 997, to jest ile godzin twojej pracy, ile godzin straconych na naprawie na przykład popsutych relacji, czy tego, że na przykład szczęście umknęło ci przed nosem, czy na przykład, idąc dalej, ile to jest godzin twojej pracy, w której załóżmy, źle zlecasz komuś zadania, zwolnienie ludzi i tak dalej. Za tę kwotę otrzymujesz tak naprawdę mój sposób, który poprowadzi cię od zera do 100 tysięcy miesięcznie. Ja to robię, ty to możesz u siebie skopiować. I tak naprawdę masz dwie drogi, zobacz. Możesz dalej robić to, co robisz, z tymi efektami, które robisz, albo możesz dokonać tej niewielkiej inwestycji w stosunku do wartości i zacząć działać skuteczniej, lepiej realizować swoje cele, lepiej rozwijać firmę. I oczywiście możesz się tego nauczyć sam. Ja się sam tego nauczyłem, ale tak, źle zleci stronę internetową, 5 tysięcy straty, 3-4 miesiące straty życia. Chcesz? Proszę bardzo. Źle zatrudniona osoba w firmie to jest średnio około 30 tysięcy, strata od 3 do 6 miesięcy twojego życia. Źle prowadzona firma, tego się oczywiście nie da wycenić. Dochodzenie do tych rozwiązań przez 10 lat, tego się nie da wycenić. Także tak jak widzisz, jak ja dostarczę ci rozwiązania tych problemów za kwoty, które pokazałem, jest to całkiem fajna kwota. Teraz też, co jest ważne, jak ty możesz sobie z tego wszystkiego u siebie skorzystać, tak? To już ci pokazuję. Masz tutaj stronę internetową, na którą zaraz dostaniesz dostęp i tutaj masz te pakiety. I możesz sobie dodać do koszyka jeden pakiet i od razu tutaj zobacz, wyskoczy ci koszyk i możesz przejść sobie dalej, jak masz ochotę, tak? Albo możesz wrócić tutaj na stronę i na przykład sobie dodać dwa pakiety do koszyka, tak? I wtedy masz na przykład dwa pakiety, możesz przejść do zamówienia lub możesz kontynuować. Tutaj na dole też masz cały kurs. Jeżeli chciałbyś dołączyć do całego kursu, to on jest na kolor czerwony w kwocie 997 zł. Ja ci polecam, że jeżeli jesteś tutaj na tym etapie, to weź jedynkę, dwójkę. Jak jesteś na trójce, weź dwójkę, trójkę. Jak jesteś na etapie czwartym, 20, 50 tysięcy, weź trójkę i weź czwórkę. Jak jesteś na etapie piątym, 50, 100 tysięcy, weź czwórkę i weź piątkę. A najbardziej polecam ci wziąć cały pakiet, bo jak sam widzisz, kwota jest naprawdę super i możesz sobie z tym super podziałać i super poradzić. Także jeżeli masz ochotę, to serdecznie zapraszam cię do dołączenia. Ja ci teraz też pokażę tutaj propozycję, wkleję tobie linka, żebyś mógł sobie z tego na spokojnie skorzystać. Potem zrobimy sobie krótką przerwę i po krótkiej przerwie będzie po prostu sesja pytań i odpowiedzi, tak? Także jeżeli będziesz miał ochotę sobie skorzystać z tej propozycji, to tutaj też w czacie tobie wklejam linka. I też takie częste pytania. W jakiej formie jest szkolenie? Jest to online, wszystkie lekcje są już nagrane. Jeżeli będziesz chciał, żebym ci coś dograł, daj mi znać, nie ma problemu. Na jaki czas otrzymuję dostęp? Dostęp jest nieograniczony. Tutaj cały czas masz dostęp i nie ma na przykład czegoś takiego, że jest na rok, na 3 miesiące, na pół roku. Chcesz dołączyć do mnie, to uczymy się cały czas. Także to powiedziawszy, jeżeli masz ochotę zrobić tak, żeby twój biznes był łatwiejszy, fajniejszy, przyjemniejszy, to warto, żebyś rozważył dołączenie do tego programu, bo tak jak widzisz, ceny są super. Czemu rozdaję to tak tanio? Tak naprawdę ja już mam tak poukładane biznesy, tak mam wszystko dobrze zrobione, zaplanowane, że co mi szkodzi, tak? Proszę bardzo, chcecie, korzystajcie. Jak ktoś uważa, że nie chce skorzystać, to niech nie korzysta, niech się uczy oczywiście na własnych błędach, niech źle zrobi stronę, niech źle zatrudni pracownika, niech parę razy pogasi pożary, potraci pieniądze, to wtedy może inaczej podejdzie do działania. A dla tych, którzy chcą mądrze podejść do działania, cenią moją pracę, chcą się tego nauczyć, to serdecznie zapraszam. Moi drodzy, zrobimy sobie teraz 3-4 minuty przerwy, żeby osoby, które chcą dołączyć, mogły dołączyć. Oczywiście można wziąć fakturę i to wrzucić w koszta, to wtedy już jest w ogóle rewelacja. 23% VAT-ów to jest oczywiście wliczone, to już jest w ogóle
temat cudowny. Więc jak masz ochotę, to dołącz. I za chwilę zrobimy sobie o 22, powiedzmy 53, sesję pytań i odpowiedzi. Jak będziesz mieć jakieś pytania, to za chwilę do Ciebie wracam. Ja teraz sobie zrobię krótką przerwę i za chwilę jestem z powrotem. A jeżeli masz ochotę, to zapraszam Cię do dołączenia teraz. Cześć, cześć moi drodzy, ja już jestem z powrotem. Jeżeli macie ochotę, to napiszcie swoje pytania. Też wszystkim osobom, które dołączyły, widzę, że cały czas osoby dołączają kolejne i dołączają i dołączają. Serdecznie dziękuję. Chciałbym Was informować, że część zamówień będzie uruchomionych na bieżąco, dostaniecie też informacje, jeżeli chcecie faktury i tak dalej, a część nie zdążymy dzisiaj wszystkich ogarnąć, więc wtedy jutro rano w pierwszych godzinach dnia będziecie dostawać powiadomienia mailowe, że program jest uruchomiony, Wasz dostęp jest aktywny i tak dalej. Bo przy tej ilości zamówień może być mi ciężko po prostu i Sylwii ogarnąć to wszystko w trakcie naszego spotkania. Jeżeli chodzi o sesję pytań i odpowiedzi, to proszę, jeżeli macie ochotę o coś zapytać, to zadawajcie swoje pytania, ja z Wami jeszcze chwilkę zostanę. Jeżeli macie ochotę dokończyć zamówienie, to sobie na spokojnie to zamówienie dokończcie i czekam na informacje od Was w kwestii pytań. Chciałam zapytać, czy kursy nadają się do biznesu, który skupia się na produktach cyfrowych? Tak, Magdalena. Zauważ, że ja też działam w produktach cyfrowych. To jest jedna z rzeczy, które realizuję. Działam też w sprzedaży produktów takich jak odzież, książki, kosmetyki, kołyski i wiele innych rzeczy. I te metody też się nadają i też działam w tematach takich jak usługi, tak? I tą metodę stosuję do każdego rodzaju usług. Do kiedy trwa promocja i ile czasu na zakup? Jeżeli chodzi o kwestię zakupu, to promocja jest dostępna tutaj w trakcie tego spotkania. Czy ten kurs polecasz dla osób współpracujących w systemie MLM? Jeżeli chodzi o działanie w systemie MLM, to dużo uczą Was w MLM-ie tego, żeby chodzić i załatwiać wszystko samodzielnie, ale są tacy liderzy, którzy podchodzą do tego jak do robienia biznesu, tworzą procesy, tworzą strategie, są w stanie zbudować system marketingowy i wtedy w takiej branży MLM osiągają największe sukcesy. I jeżeli Ty, Natalia, chcesz osiągać takie największe sukcesy w branży MLM, to zdecydowanie warto, żebyś sobie tutaj podziałała z tym tematem, dlatego że to Cię nauczy, jak po prostu to dobrze rozkręcać. Czy taka oferta będzie jeszcze kiedykolwiek dostępna? Tak, propozycja będzie dostępna już w takich regularnych cenach i te ceny regularne będą dużo większe niż na szkoleniu. Więc jeżeli ktoś zdecyduje się nie dołączyć na szkolenie, na przykład dołączyć sobie później, to bezpośrednio na VOD będzie dostępny kurs, tylko że ten kurs po prostu będzie w większej cenie. Więc jeżeli Wy będziecie chcieli sobie potem podłączać do programu Niezależny Przedsiębiorca, to będziemy go już w cenie regularnej proponowali. Czy można zarobić na dużych grupach na Facebooku? Jeżeli jest to grupa ludzi, którzy mają pieniądze, a Ty masz co im sprzedawać, to tak, ale w 99 przypadkach na grupach na Facebooku się zarobić nie da. Zarabia się na tym, że się prowadzi przedsiębiorstwo w celach zarobkowych, a na tym, że się lansujesz, się nie zarabia. Dlatego ja na przykład nie jestem influencerem, nie zależy mi na tym, żeby kiedykolwiek wieść życie jak influencer. Mi zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby robić biznes i zarabiać. I to jest mój główny punkt skupienia. I się skupiam właśnie głównie na tym, żeby prowadzić przedsiębiorstwa w celach zarobkowych, a nie skupiam się za bardzo na tym, żeby bić lans i dawać, że jestem fajny. Bo to jest dla mnie naprawdę, czy mnie ktoś lubi, czy mnie ktoś nie lubi, to jest dla mnie najmniej istotna sprawa. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby robić biznes w celach zarobkowych. Ja mam znajomych, z którymi się spotykam po to, żeby mnie lubili, dziewczynę mam po to, żeby mnie kochała i ja ją kocham, a reszta to jest robienie biznesu.
Jaką platformę pod e-commerce polecasz, SaaS czy open source? Konkretnie Shopper, Aya, PrestaShop, naciskam na SEO i dużą skalowalność. Ja polecam Shopera, Shoplo i WordPressa. Jeżeli chodzi o pozostałe systemy, to ich nie polecam. Chciałabym kupić kursy bez logowania i cały czas mi system nie pozwala. Warunkiem dostępu do kursu jest założenie konta. Ponieważ jest to platforma VOD, czyli Video On Demand, to trzeba mieć założone konto, na to konto się potem logujesz i dopiero po zalogowaniu do platformy masz możliwość dostępu do swoich kursów, więc nie ma możliwości zakupu bez posiadania konta. Musisz mieć konto, na które my przydzielimy dostęp. Po to jest to właśnie. Potem przy skalowaniu już chyba open source. A wtedy jaki pakiet pod MLM doradzasz? Według mnie bardzo dobrze jest w branży MLM zacząć od pakietu drugiego, czyli początki biznesu, i warto też sobie pakiet pierwszy zobaczyć, bo pakiet pierwszy tworzy takie dobre podwaliny. Jeżeli już mamy te rzeczy, to wtedy pakiet trzeci pozwala cisnąć sprzedaż, tak? Więc jeżeli osoba z branży MLM przejdzie najpierw pakiet pierwszy, zrobi zadania, potem przejdzie pakiet drugi, zrobi zadania, przejdzie pakiet trzeci, zrobi zadania, to taka osoba już ma system, który jej rekrutuje ludzi. Mniej więcej tak tutaj jesteś w stanie to fajnie ogarnąć. Czy masz rozwiązania, jak pozyskiwać klientów B2B? Tak, Renata, my bardzo dużo klientów B2B pozyskujemy i jeżeli na przykład nie widzisz dla siebie tutaj drogi w niezależnym przedsiębiorcy, tak, to ja w ogóle polecam ci niezależnego przedsiębiorcę, bo ja mam normalnie branżę B2B, działam w branżach B2B, sam bardzo dużo B2B sprzedaję i ja stosuję te zasady, które są tutaj w programie dostępne, tak? Więc to się przekłada. Oprócz tego super jest robić reklamę na Facebooku i reklamę na LinkedInie. To są takie dwie platformy, które do sprzedaży B2B są najlepsze i gdybym miał ci polecić, jak rozwijać biznes B2B, żeby klientów pozyskiwać, to te dwie platformy się zainteresują. One są naprawdę super. Czy jest możliwy sukces sprzedaży produktów cyfrowych bez wcześniejszego doświadczenia autorytetu? Tak. Zobacz, że jak ja na przykład uczę tutaj w Jurku, ja uczę coś takiego, że zobacz, każdy, zanim został znany i zanim ma autorytet, to najpierw tego autorytetu nie miał. Ja osobiście, jak tylko wszedłem na rynek szkoleń, od razu zacząłem sprzedawać kursy online. Od razu zacząłem produkty cyfrowe robić. Byłem totalnym no-name'em, nikt mnie nie znał, wszedłem, zacząłem robić produkty, ale zbudowałem tak zwany MVP, czyli rozeznałem dobrze rynek, przygotowałem strategię i zrobiłem MVP i na początku powiem ci, że pierwsze dwa produkty online, które zrobiłem, w ogóle nie chwyciły. Ludzie nie chcieli tego kupować, ale dopiero trzeci MVP, który zrobiłem, okazał się hitem, i wtedy zrobiłem na tym MVP przez kolejne kilka lat parę milionów sprzedaży. Więc jak ty się nauczysz tego właśnie, tego pakietu 1 i pakietu 2, to będziesz w stanie sobie właśnie przygotować rynek, zrobić to MVP, potestować przy małych inwestycjach finansowych, dobrze to potestować, i jak trafisz już to, co ludzie chcą kupować, to wtedy to przyparzysz i wyskalujesz. Więc to jest bardzo ważne, że w ten sposób po prostu się do tego podchodzi, tak? Ludzie przychodzą, coachowie, trenerzy, psychologowie, którzy chcą zacząć biznes, chcą sprzedawać produkty cyfrowe, trenerzy personalni, psychologowie, ludzie od rozciągania, ludzie od medytacji, wiele innych osób, coache, trenerzy rozwoju osobistego, doradcy finansowi, i ja ich właśnie też uczę tego, jak to się robi, a teraz mam łatwiej, bo po prostu ich do kursu odeślę. Wcześniej tego kursu nie było, to jest premiera, więc macie też możliwość być przed innymi i zdobyć tą wiedzę, zanim inni ją zdobędą, i stworzyć sobie właśnie tą fajną przewagę konkurencyjną, tym bardziej, że jak widzicie, jest to no naprawdę w ultra dobrej cenie, tak? Zobaczcie, często jeden błąd biznesowy popełnicie i jesteście więcej w plecy, niż jakbyście ten kurs kupili i uchronili się od popełnienia 5 albo 10 błędów. Dobra, dalej.
Kasia, czyli jeśli jestem terapeutą, jest możliwość osiągnięcia poziomu milion rocznie według Twojej metody. Powiem Ci tak, ja mam osobiście fryzjerów. Ja niedługo zaproszę w ogóle na wideo fryzjera, który został milionerem, a za chwilę będę miał dwóch kolegów fryzjerów, którzy korzystają z moich metod i będą milionerami. Zaraz drugi będzie. Jeżeli chodzi o kwestie bycia terapeutą, to ja mam na przykład osobę, która działa w branży rodzicielskiej i przeogromne pieniądze robi. Mam już w tym momencie dwie osoby, a nawet trzy osoby, dwie z Wrocławia, jedna z Warszawy, które są trenerami personalnymi. Dwie z nich są milionerami, a trzecia już w perspektywie kolejnego roku, dwóch będzie milionerem. Więc takie osoby, które są jednoosobowymi specjalistami, które są właśnie, mają biznes w oparciu o markę osobistą, to mogą też dzięki wejściu do internetu, dzięki rozbudowaniu biznesowi w internecie, w perspektywie kolejnych kilku lat dojść do takich rozwiązań, że będą robić te 100 tysięcy na miesiąc i potem na przykład po kilku latach zrobią takie zyski, że zostaną po prostu milionerami, tak? Nie jest to droga na wczoraj, ale jest to droga, która rzeczywiście daje takie możliwości. Nie zaznaczyłem w trakcie zamówienia, że potrzebuję faktury. Gdzie zgłosić, że potrzebuję faktury? Nie ma problemu. Wystarczy, że napiszesz na dawidpapiskiego@gmail.com. Jeżeli ktoś nie zaznaczył faktury, nawet tydzień po zamówieniu, 2 tygodnie po zamówieniu, możecie napisać maila i my wam wystawimy fakturę. Nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli ktoś potrzebuje fakturę, to dajcie znać, tak? Także jak widzicie, tutaj punktem działań jest to super, ale to super temat i warto go sobie też rozważyć, tak? Także też do kiedy mogę złożyć zamówienie, to też na to pytanie wam odpowiedziałem. Co jest według mnie istotne w kwestii samych pakietów, to jest to, że jak potem będziecie zatrudniać ludzi, znaczy, nie wiem, czy wiecie, ale koszt złego zatrudnienia to jest 30 tysięcy średnio, strata pieniędzy to około 30 tysięcy złotych i to mówią statystyki, to nie jest mój wymysł, to mówią statystyki, a ja wam powiem, że jak ja się uczyłem zatrudniać, to ja często na nietrafionych zatrudnieniach traciłem i po 50-60 tysięcy złotych. Mam kilka modułów w kursie na temat zatrudnienia. Nie zrobicie dużego biznesu, jak nie zatrudnicie ludzi. Ale jak źle zatrudnicie ludzi, wtopicie wszystkie pieniądze, to jest po was, to jest przegrana i człowiek się tak zniechęca, że czasami parę ludzi. I ja przez wszystkie błędy przeszedłem. Ja już zrobiłem, powiem wam, tyle rozmów kwalifikacyjnych, że już jak robię rozmowy kwalifikacyjne, to już w ogóle nie myślę, co mówię. Ja tak mam wyprztykaną całą procedurę, procesy robienia rozmów kwalifikacyjnych, że już tak mnie to nudzi, że ja już po prostu z automatu to wszystko robię, ale tak nauczyłem się super ludzi znajdować, że naprawdę jestem ekstra zadowolony z tego, co robię. No i znaczy chociażby i tak będziecie popełniać błędy, i tak będziecie tą firmę rozwijać, i tak was te problemy danego etapu spotkają, bo nie wiem, czy wiecie, ale tak jak wam wcześniej wspomniałem w prezentacji, jak mamy te 7 etapów rozwoju biznesu, prawda? To co jest ważne, że na każdym z tych etapów są pewne wyzwania do pokonania. Na każdym z tych etapów są pewne kompetencje do zdobycia. Na każdym z tych etapów są pewne rzeczy, które trzeba zrobić w firmie. Jedną z rzeczy to jest to, że trzeba zatrudnić ludzi. Jedną z rzeczy jest to, że trzeba zrobić procesy. Jedną z rzeczy jest to, że trzeba inaczej firmą zarządzać na każdym etapie. Też na każdym etapie są pewne błędy. Jeżeli wy się nie nauczycie wcześniej, jakie są to błędy, no to jest duża szansa, że te błędy popełnicie. No i co będzie potem? No i popełnicie błędy, zapłacicie za to, a ja pytam po co, tak? Po co te błędy popełniać? To nie ma sensu, tak? Więc jak popatrzycie sobie właśnie na te etapy rozwoju, które są krok po kroku, tak? Tutaj, też na te kompetencje krok po kroku, to przede wszystkim wy się przed tym wszystkim uchronicie i zrobicie dużo lepszą robotę, tak?
Jak znalazłeś swojego mentora? Kiedyś wspomniałeś, że ktoś cię uczył biznesu, gdzie znaleźć mentora? Ja znalazłem mentora, wiecie kiedy? Dajcie mi chwilę, niech się zastanowię. Po 5 latach prowadzenia firmy znalazłem mentora i znalazłem tego mentora przez przypadek, bo po prostu znalazłem się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I szansa na to, że wy dojdziecie do kogoś, kto był najbogatszym Polakiem w setce najbogatszych Polaków, jest mała. Mi się udało do takiej osoby dotrzeć. Mam z tą osobą kontakt. Ta osoba mnie wiele nauczyła. I teraz ja też tą wiedzę przekazuję dla was, ale wy nie musicie iść lata za darmo dla kogoś pracować dzięki temu. Natomiast znalezienie mentora głównie polega na tym, że albo jesteście we właściwym miejscu w odpowiednim czasie i macie szczęście, albo komuś płacicie bardzo duże pieniądze za jego czas. Na przykład ja ostatnio brałem konsultację, która mnie kosztowała 900 zł za godzinę. Tyle zapłaciłem, żebym uzyskał odpowiedzi na 4 pytania. Na 4 pytania uzyskałem odpowiedź, zapłaciłem za to 900 zł. Zobaczcie, moglibyście mieć ten kurs, w którym ja odpowiadam na kilkadziesiąt waszych pytań. Także to jest niesamowita wartość, niesamowita różnica, tak? Także tym bardziej zachęcam was do tego, żebyście po prostu dołączyli. Czy jutro rano będzie jeszcze przecena na kursy? Możliwe, że będzie. Nie rozważam na razie takiej opcji. Zobaczę też, jakie będzie zainteresowanie pod kątem osób, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu. Natomiast też, co możesz zrobić, żeby sobie zarezerwować? Bo część osób na przykład musi iść na pocztę zapłacić. To możecie zrobić tak. Zamówcie sobie ten kurs i wybierzcie opcję przelew tradycyjny. Jeżeli wybierzecie sobie opcję przelew tradycyjny, to wtedy macie 48 godzin na opłacenie. Dostaniecie na maila dane do przelewu i możecie sobie wtedy kurs spokojnie opłacić. Także też tutaj według mnie nie ma co się zastanawiać. Najwyżej nie opłacicie. Jak nie macie 147 zł czy 400 zł, to najwyżej, no okej, nie opłacicie. To nie ma problemu żadnego, tak? Ale w przypadku, gdy chcesz zarezerwować sobie tą cenę, to takim najlepszym rozwiązaniem, najbezpieczniejszym jest to, że wchodzisz na stronę, dodajesz do koszyka, wypełniasz formularz, wybierasz opcję płatności, przelew tradycyjny. Blokujesz swoje zamówienie i wtedy możesz je na przykład opłacić jutro. Ile czasu trwa kurs pierwszy? Cały kurs, z tego co kojarzę, trwa kilkanaście godzin. Każdy z tych modułów trwa kilka godzin. Zazwyczaj moduły trwają, myślę, że około 3-4 godzin. To jest mniej więcej taki czas. Możliwe też, że moduły niektóre trwają po 5 godzin. W tym momencie nie wiem, ale powiem wam, że materiału wyszło kilkanaście godzin. Musiałbym to dokładnie sprawdzić, ale miałem nagrać taki kurs połowę krótszy. Natomiast dałem tak dużo dodatkowej wartości, tak dużo wiedzy. Nagrywanie tego kursu było dla mnie bardzo męczące, bo dałem tam naprawdę mnóstwo wiedzy, się nazmuszałem, żeby taką najlepszą esencję wam dać, ale też żeby wam wytłumaczyć wiele fajnych tematów. I po prostu wyszło więcej materiału niż nawet ja się spodziewałem. Także tutaj materiału będzie nie tylko, że jest wystarczający, żeby zarządzać firmą, ale też jest nawet idąc bardziej. Który moduł polecisz? Byłem w grupie 10, 30 tysięcy, teraz spadłem od rogu, jestem na 0, 10. Brać pakiet drugi, trzeci. Ja osobiście bym wziął i ci od razu powiem tak. Ja bym wziął, jeżeli jesteś na tym etapie, pakiet minimum pierwszy i drugi. To jest wariant pierwszy. Dlaczego? Bo jeżeli spadłeś, to oznacza, że możesz mieć źle strategię biznesową zrobioną. To jest moduł pierwszy. Możesz mieć źle rozeznany rynek, nie masz przewag konkurencyjnych. To jest moduł pierwszy, tak? To jest też. I jak rozeznasz rynek dobrze, jak stworzysz strategię biznesową, to szybciej wbijesz wyżej. Potem moduł pierwszy to wiadomo, tak, że warto zrobić. I potem masz pakiet trzeci, jak wejdziesz na ten poziom, tak? Natomiast jeżeli masz środki finansowe na to, żeby kupić pierwszy, drugi i trzeci, to ja ci polecam kupić po prostu pierwszy, drugi i trzeci, bo zobacz, że ich kwota naprawdę jest
osiągalna dla każdego, tak? Ale ważne jest to, że na pierwszym pakiecie zobaczysz, gdzie popełniłeś błędy, że w ogóle spadłeś. Na module drugim wzniesiesz się do tych 10 tysięcy, przekroczysz te 10 tysięcy, a na tym module trzecim będziesz już dążył do 20. Ja osobiście brałbym od razu 3 pakiety, natomiast jeżeli nie masz takiej możliwości, to weź 1 i 2, bo na pewno popełniłeś błędy, że spadłeś, tak? I to jest bardzo ważne, że jeżeli ktoś z was spadł z obrotów, to znaczy, że macie jakieś dziury, jakieś niedociągnięcia i w związku z tym trzeba się cofnąć na poprzedni etap i się douczyć, czego wam brakuje, żeby potem rzeczywiście ten efekt solidny. Na każdym z tych etapów buduje fundamenty. Fundamenty buduje na 1, na 2, na 3, na 4 i to są fundamenty sukcesu, żeby wejść na wyższy poziom. Ale jeżeli mamy jakieś błędy z poprzednich etapów i wyszliśmy gdzieś fuksem, bo się udało i te błędy potem się potęgują, to się trzeba cofnąć do etapu wcześniejszego i zbudować solidniejszy fundament. Dlatego też mówię o tym, że warto po prostu wziąć więcej niż jeden pakiet, bo nie tylko cena jest super atrakcyjna, tak jak widzicie, ale też przede wszystkim super atrakcyjny jest materiał, bo czegoś takiego w Polsce naprawdę mało jest, tak? Marzena pisze, że kupione, ja też Marzena dziękuję. Widzę, że bardzo dużo ludzi dołącza, moi drodzy, mnóstwo osób dołączyło do programu. Wielu z was też z tego, co dostaje informacje od Sylwii, to kupiło różne pakiety, czasami po 2, po 3 pakiety, także super, gratuluję wam dołączenia do tego tematu i zobaczycie, że to jest wiedza, która jest poukładana, to jest krok po kroku, to jest spójny system, to jest wypunktowane są rzeczy, to są takie kierunki biznesowe, jak zarządzać firmą, że będzie wam się to bardzo podobało. Ja już kupiłam pakiet drugi, dziękuję, od jutra działam, uciekam, dobrej nocy, bardzo dziękuję. Czy widziałbyś potencjał w zajęciach tanecznych online dla dzieci? Jeżeli będziecie mieć zajęcia taneczne online dla dzieci, to przyjdźcie do mnie, ja sam będę chciał takie rzeczy sprzedawać. I jeżeli macie takie tematy, to ja bym chciał coś takiego sprzedać. Bardzo chętnie bym to sprzedał, bo jest to super pomysł i to na pewno pójdzie online. I co ważne, ja sam widzę w tym duży potencjał. Ja sam widzę w tym duży potencjał. Więc według mnie jest to niemal pewniak. Także nie tylko bym w to szedł, ale też bym widział w tym możliwość rozwoju biznesu. Tutaj odpisałem na chwilkę do Sylwii jeden temat, żeby ogarniała na saporcie, a do was już wracam. Czy można jutro opłacić 3 moduły? Natalia pyta. Tak, Natalia, jeżeli zrobisz taki manewr, że zobaczcie, moi drodzy, jeżeli zrobicie po prostu taki manewr pod tytułem, że wchodzicie sobie tutaj, wybieracie sobie pakiety, które chcecie, tak? Dodajecie te pakiety do koszyka, wchodzicie do zamówienia, zobacz koszyk i zobaczcie tutaj, przechodzę sobie do kasy, tak? To tutaj na kasie wypełniacie sobie swoje dane, jak chcecie fakturę, to po prostu tutaj, zobaczcie, wpisujecie pole NIP, tak? Tu jest na fakturę pole NIP. Po tym wiemy, że ktoś chce fakturę i wybieracie przelew tradycyjny. Jeżeli wybierzecie przelew tradycyjny, to wtedy blokujecie swoje zamówienie i ono jest aktywne 48 godzin, możecie je opłacić potem w dowolny sposób. My dostajemy przelew i wam to aktywujemy. Jak wybieracie blika, to czasami tutaj, pamiętajcie, jest miejsce na kod blika. Tutaj trzeba wpisać kod blika. Czasami tak szybko blik działa, że za pierwszym razem może nie zadziałać, to przepraszam, ale niektóre transakcje tak szybko blik działa, że po prostu odrzuca je i wtedy prosiłbym po prostu spróbować jeszcze raz,
i wtedy już naprawdę nie ma z tym żadnego problemu, żeby to zadziałało, tak? Także w ten sposób po prostu podejście do tego. Jakieś promo na kursy dotyczące reklamowania na Facebooku. W tym momencie mamy promocję 300 zł z 1800 na 1500 i znajdziesz to na socialelite.pl. Mi się zawiesił proces zakupowy. Wiesz co, Agnieszko, może to wynika z tego, że w tym momencie bardzo dużo osób korzystało i dużo osób zamawiało, bo jest jeszcze trochę osób na spotkaniu i prosiłbym po prostu jeszcze raz na spokojnie to zrobić, tak? Ja już i tak zwiększyłem serwery bardzo dużo, ale może tak być. Ja się liczę z tym, że przy tej ilości osób, przy tak dużym zainteresowaniu, może być tak, że po prostu coś się komuś troszkę zepsuje. Ja Was oczywiście za to przepraszam. Jeżeli musicie chociażby zamówienie powtórzyć, natomiast na spokojnie sobie to opłaćcie i będzie wszystko super. Dziękuję za szczerość, przekazaną inspirującą wiedzę. Bardzo dziękuję, cieszę się, że się podobało. Są gdzieś dostępne dokładniejsze opisy pakietów. Jeżeli chodzi o kwestie pakietów, to Dominik, napisz, który pakiet chciałbyś się dowiedzieć, i wtedy ja jestem w stanie Ci taką informację udzielić. Pamiętaj też, że cena, no, nie jest jakaś duża. Jak ktoś idzie na imprezę, to więcej wydaje. Ktoś idzie na film do kina, wydaje większe kwoty, albo karnet na siłownię, tak? Czyli to godzina masażu tyle kosztuje, co u mnie pakiet. I mogą się na mnie niektórzy wkurzyć z branży, i nawet jak rozmawiałem z jednym kolegą, to mówi: Dawid, puknij się w głowę, że ty to tak tanio rozdajesz. I mówi, że no za tanio to daje, tak? Ale ja też już jestem na takim etapie swojego życia, że zależy mi na tym, żeby też pomóc dużej ilości ludzi. Oczywiście ja też na tym chcę zarobić, nie oddam tego za darmo, bo mnie wyprodukowanie kosztuje tego, sprzedaż tego kosztuje i jestem przedsiębiorcą. Natomiast stać mnie, żeby to oddać na tyle tanio, żebyście wy się super nauczyli, bo wiem, że jak wy się super nauczycie z tej wiedzy, to potem po prostu jest duża szansa, że przyjdziecie do mnie po kolejną pomoc. A ja też mam różne możliwości, pomysły. Tutaj ktoś uczy dzieci tańczyć, to zapraszam do mnie. Pogadamy, takie kursy, fajne tańce, ja też mogę u siebie posprzedawać. Dawid, co myślisz o branży z zabawkami dla dzieci? Kupiłem twój kurs, chcę poznać opinię na temat tego biznesu. Marża jest troszkę niska na wielu zabawkach, natomiast potencjał jest na spokojnie od 100 tysięcy do nawet 500 tysięcy miesięcznie. To są takie kwoty, które w tej branży możesz spokojnie robić. Powiem ci nawet, że w przypadku sprzedaży zabawek 100 tysięcy to nie jest duża kwota. Zrobić 1 200 000 w rok na zabawkach to nie jest duża kwota. Więc to jest jak najbardziej w zasięgu twojej ręki. Ja osobiście dążyłbym w perspektywie kolejnych lat 3-4 w twoim przypadku do minimum 500 tysięcy miesięcznej sprzedaży i z moimi metodami naprawdę to ci przyspieszy drogę, bo są osoby, ja mam klientów, którzy sprzedają zabawki i dzwonili do mnie nieraz i mówili: Dawid, dziękuję, bo zarabiamy bardzo dobre pieniądze. Natalia pisze: dzięki za webinar, dobrej nocy, też dziękuję. Cieszę się, że się podobało. Przypomnij proszę jeszcze raz, do kiedy można złożyć zamówienie. Najlepiej jest zrobić, tak jak mówiłem, wybrać przelew tradycyjny, zablokować sobie zamówienie i po prostu na przykład dokończyć to jutro. Jak wybierzecie formę płatności, przelew tradycyjny, złożycie swoje zamówienie, to przez 48 godzin macie zablokowane zamówienie i wtedy macie cenę promocyjną, co jest naprawdę super tematem atrakcyjnym. Za ile będzie dostęp? Już Sylwia część dostępów uruchamia, więc część osób, które najszybciej dokonały zakupu, od razu dostaną dostęp. Pozostałym osobom uruchomimy dostęp jutro od samego rana. Będziemy systematycznie ten dostęp uruchamiali. Będzie robiło to dwie osoby, także spodziewajcie się maili od nas, zapytań o faktury. Jak się komuś coś zepsuje, nie bójcie się do nas zadzwonić, mamy numer telefonu, można spokojnie dzwonić. Czy możesz coś powiedzieć więcej o MLM? MLM to jest branża, która jest bardzo łatwa do zrobienia. Jeżeli opanujesz pakiet pierwszy, drugi, trzeci,
to branżę MLM sobie fajnie zrobisz. Ja z branżą MLM bardzo dużo działam, bardzo dużo ludzi w MLM-ie nauczyłem, jak działać, jak osiągać sukcesy no i to po prostu działa. Ja kupiłem dwa pakiety, bardzo się cieszę, dziękuję za to, co robisz. Aneta napisała, bardzo dziękuję, też się cieszę. Bartek napisał tutaj informację o kursie Facebook Elite. Bartku, dobrze, to jeżeli chodzi o kurs Facebook Elite, nie wiem, czy dobrze rozumiem, więc poproszę Magdę, żeby napisała do ciebie zapytanie na maila, czy chciałbyś, żebyśmy pogadali o usługach. Jeżeli będziesz chciał pogadać, jak możemy ci pomóc, to znaczy. Ostatnio kupiłem konsultację za 800 zł, po nich wygenerowałem 16 tysięcy. Dokładnie o to chodzi. Ja wykupiłem konsultację i w przyszłym roku oszczędzę parę milionów na podatkach. I dlatego warto było. Czy mogę wybrać trzy pakiety i kupić na przykład tylko jeden? Tak, możesz tak zrobić. Jeżeli wybierzesz trzy pakiety, ale jutro zdecydujesz się kupić jeden, przelej za jeden pakiet, tylko napisz proszę wtedy w przelewie, który to jest pakiet. I nie ma najmniejszego problemu. Takie zamówienie zedytujemy ręcznie. Aneta kupiła dwa pakiety, super. Dawid, czy pakiet 4 i 5 zabiera informacje o rekrutacji, czy coś jeszcze dokupić? Jeżeli chodzi o rekrutację, to podpowiada, jak przygotować fundamenty rekrutacji i na co zwracać uwagę w trakcie rekrutacji, a jeżeli chodzi o to, jak wygląda proces rekrutacji cały, to będę robił oddzielne szkolenie Elitarna Rekrutacja i tam pokażę cały proces, jak to wygląda. W niezależnym przedsiębiorcy pokazuje najważniejsze wskazówki z punktu widzenia szefa firmy. I z tego, co kojarzę, moduł pakiet trzeci, czwarty i piąty, na każdym z tych pakietów poruszam rekrutację z innego levelu. Jestem producentem zapachowych świec w szkle, mam gotowy produkt, jestem zainteresowany płatnymi konsultacjami. Jeżeli jesteście zainteresowani konsultacjami, to napiszcie na szkole. Albo dobra, Dawid Bagiński gobig@gmail.com konsultacje. W kwestii konsultacji na tego maila proszę i tam już wszystko sobie spokojnie ogarniemy. Także też na spokojnie sobie z tym podziałajcie i konsultacje jesteśmy w stanie też Wam oczywiście pomóc, tak? Także jak widzicie, jest tutaj dużo świetnych rzeczy, bardzo wartościowych, w wielu tematach to pomaga, także zachęcam po prostu do dołączenia, bo tak jak widzicie, jest to super opcja. Dobra, zobaczę kolejne pytanka. Czy polecam w kursie dodatkową literaturę? To jest super pytanie. Tutaj bardzo ważne jest, że każdy moduł jest tak zrobiony, że na końcu każdego modułu mam takie dwie super lekcje, w których mówię, zobaczcie. Po pierwsze, to mówię na końcu każdej lekcji, jakie są kluczowe pytania i kompetencje. Co to oznacza? Jeżeli wy robicie pewien etap, to musicie się przygotować na wejście na wyższy level. Więc w każdym kursie mam dwie ostatnie lekcje, które mówią. Kluczowe pytania to oznacza, jakie będziesz mieć problemy i jakie pytanie sobie musisz zadawać i jakie odpowiedzi musisz uzyskać, żeby dobrze rozwinąć firmę. Druga rzecz to jest, jakie ty kompetencje jako szef musisz mieć lub szefowa, żeby dobrze rozwijać firmę oraz co ty masz się nie uczyć, co masz zlecić, jakich masz ludzi znaleźć, jak dobrze zlecić usługi, bo się ich nie opłaca robić wewnątrz firmy. To są właśnie kluczowe pytania i kompetencje. A kolejna lekcja, czyli problemy biznesowe do pokonania, mówi o tym, jakie dokładnie problemy spotkacie i co musicie zrobić, żeby te problemy rozwiązać. Czyli na każdym etapie opowiadam o tych dwóch rzeczach. Czyli nie tylko dostaniecie literaturę, informacje, czego się uczyć, czego się nie uczyć, jakie zdobyć kompetencje, czego się nie uczyć, co zlecić, jak wyszukać specjalistę, to też dostaniecie listę problemów i rozwiązań, które Was spotkają i to jest na każdym kursie, na każdym etapie. Ja sprzedaję tylko i wyłącznie online i to się nie zmieni. Bardzo dobrze, ja też sprzedaję offline, online, lubię wszystko, lubię sprzedawać.
Ile wydajecie na reklamy Facebook? Ja sprawdzałem ostatnio, że przy wszystkich projektach, które prowadzimy, idzie milion w tym momencie miesięcznie do 1 400 000, zależy od miesiąca. Pewnie listopad, grudzień pod 2 miliony miesięcznie wbijemy. Ja za wrzesień 10K. Czy MLM nie stanowi dla ciebie problemu? Nie. MLM jest super branżą i warto tutaj działać. Czy ta wiedza będzie na żywo, czy to jest nagranie? Materiały są dostępne w formie wideo. To już jest nagrane, to już jest dopracowane. Ja to nagrywałem spokojnie, starałem się to nagrać w sposób najbardziej zrozumiały i to jest tak naprawdę zebranie 14 lat mojego życia odnośnie tego, jak się zarządza firmą. Więc jak ktoś nie chce przez 14 lat dochodzić, to wystarczy, że sobie zakupi program szkoleniowy za dużo mniejsze pieniądze i wtedy będzie w stanie sobie tą drogę przyspieszyć. Czy twoje biznesy to sprzedaż tylko kursów? Jeżeli tak, dobry, to jak planujesz się w grupie 1100 najbogatszych? Ja prowadzę biznes usługowy, mam agencję marketingową. Prowadzę biznes odzieżowy, mam produkcję, szwaczki, maszyny do szycia, projektantów, sprzedaż całą, mam magazyny. Ja sprzedaję książki, sprzedaję kosmetyki i robię kursy. Niedługo będę robił biznes, jak sprzedawać, jak zrobić własny sklep internetowy, jak sprzedawać odzież i kosmetyki, bo na tym się bardzo dobrze znam. Także moje biznesy robię różne. Też działam w branży finansowej, ubezpieczenia, odszkodowania, dopłaty do odszkodowań, polisolokaty i tym podobne rzeczy. Także jak ktoś chce zobaczyć, jak ja to robię, czerpać z mojej wiedzy, to oczywiście zapraszam do dołączenia. Moi drodzy, tych pytań jest dużo. Na wiele pytań też pamiętajcie, że odpowiadam bezpośrednio w samym programie Niezależny Przedsiębiorca. Jeżeli też widzicie tutaj, że popełniacie pewne błędy, o których powiedziałem wcześniej, to tym bardziej zachęcam Was do tego, żebyście dołączyli. W jakiej postaci są te pakiety? Ta wiedza jest dostarczona. Ta wiedza jest dostarczona. Już pokazuję. Ta wiedza jest dostarczona tutaj przez platformę online. I tutaj macie swój login i hasło. Wchodzicie w swoje kursy. I w kupionych kursach tutaj macie kursy. Możecie sobie wejść do takiego kursu. I tutaj macie możliwość oglądania wiedzy w formie, tak jak widzicie, materiału wideo. Są też załączniki, można prowadzić dyskusje. Także jest to naprawdę super, wszystko przygotowane. Tą formułę mamy już ekstra dopracowaną. I to jest naprawdę dobrze zrobione wszystko. To jest wysoki poziom, co my robimy, dlatego że już w tym też działam długi czas. Kupione, Tomasz pisze, kupione, Dawid, zawsze konkretnie, dzięki za kolejny kurs. Dzięki, Tomasz, cieszę się, że dołączyłeś do kolejnego kursu, bo jeżeli ktoś kupuje u mnie wszystkie kursy, które mam, to znaczy, że to działa i to jest dla mnie najlepsza rekomendacja. Czy uczysz, skąd pozyskać środki na firmę? Nie, tym się nie zajmuję, dlatego że uważam, że robienie biznesu. Ja nigdy nie wziąłem żadnej pożyczki, poza tym, jak się uczyłem, to namówiłem tatę, żeby wziął pożyczkę, którą mu potem oddałem, natomiast ja sam nigdy nie brałem żadnych dotacji i pożyczek i raczej nie będę brał. Czy udzielasz dodatkowych konsultacji po zakupie kursu? Jeżeli chodzi o ten program, to ceny są tak atrakcyjne, że w pakiecie tutaj są materiały wideo w formie właśnie takiego programu edukacyjnego, który cię z punktu A doprowadzi do punktu B. Natomiast jeżeli chodzi o konsultacje, to jest taka możliwość już oddzielna, jako dodatkowa usługa, którą możemy wykonać.
Może zrobisz kurs o tym, jak się robi kurs online. Tak, mam to na liście. W 2021 będzie taki kurs. Co myślisz o branży z zabawkami dla dzieci? Tu już odpowiadałem. A kurs VOD z automasażu? Bardzo fajny pomysł. Ja w ogóle namawiałem już wielu fizjoterapeutów, żeby zrobili kurs VOD z automasażu i oni siedzą, masują tych ludzi, a mogliby zrobić kurs i zarobić więcej na kursie, niż jak siedzą i cały dzień masują. Super pomysł. Dawid, mam biznes internetowy, który działa, nie chcę uczyć się, bo wiem, co trzeba, czego tylko daję radę skalować bez ludzi tak jak ty. Jak się z tobą skontaktować? Marek, kontakt do nas to dawidbaginskigobik@gmail.com. Dawid Bagiński Gobik. My mamy bardzo dużo ludzi, wykonujemy mnóstwo usług, prowadzimy ponad 250 projektów. Bardzo dużo, to jest bardzo dużo, ponad 250 projektów prowadzić. Mamy już kilkadziesiąt osób zatrudnionych, mam świetną ekipę i mogę ci swoje zasoby, że dla mnie działają, mogę też ci w ramach usług pomóc. Czy można wybrać pakiety 4, a kupić tylko 3? Można, zrób przelew wtedy i w przelewie napisz, które pakiety, tak żebyśmy mogli to namierzyć i my ci ręcznie uruchomimy tylko te, które chcesz. Kupiłam, dziękuję, dobranoc, super. Jestem psychoterapeutą, przyjmuję online indywidualnie, chciałbym stworzyć szkolenie online albo grupę wsparcia, interesowałoby mnie coś takiego. Jak najbardziej możesz tak zrobić, tutaj ja nie widzę przeszkód ku temu. Anna pisze, zaczęłam sprzedaż rysunków logopedycznych w PDF na działalność ci nierejestrowanej. Który pakiet pomoże mi zwiększyć sprzedaż? Zacznij od pakietu numer 1, a potem pakiet numer 2. To do Anny. Tak? Jeżeli ktoś dopiero zaczyna, nie ma działalności, dopiero próbuje, to niech zacznie od pakietu numer 1 i potem niech sobie dobierze pakiet numer 2 albo od razu pakiet 1 i 2, bo powiem wam tak, jak kupicie pakiet 1 i 2, to i tak wam wyjdzie taniej, bo jak się promocja skończy, to jedynka będzie droższa niż jedynka i dwójka. Więc jak wy się zastanawiacie, czy wziąć tylko jedynkę, czy dwójkę, weźcie jedynkę i dwójkę, bo wam wyjdzie taniej, bo jak się promocja skończy, to jedynka będzie kosztować więcej niż w promocji te dwa pakiety. Także Anno, najlepiej jak weźmiesz jedynkę i dwójkę, to ci od razu mówię. Czy można prosić o szczegółowy opis dwójki, który był przedstawiony na slajdzie? Na sklepie nie ma. Widzę cztery punkty. Tak, już przejdę do tego. Jeżeli chodzi o pakiet drugi, to jesteś osobą samozatrudnioną i problem polega na tym, że często masz mało czasu, nie umiesz zatrudniać ludzi, nie jesteś w stanie robić wszystkiego w firmie, próbujesz różnych kursów, robisz różne szkolenia, masz mnóstwo rzeczy, które leżą i nic z tym się nie dzieje, bo ciągle brakuje czasu i masz też mało pieniędzy na to, żeby na przykład zainwestować, bo na życie idzie. No i teraz jak się w tym wszystkim odnaleźć, żeby poukładać firmę, zrobić strategię, przygotować pierwsze stanowiska pracy, pewne rzeczy zrobić samodzielnie, pewne rzeczy już zlecić za małe pieniądze, pewne rzeczy zrobić partyzantką, pewne rzeczy zrobić w sposób przemyślany, gdzie zainwestować środki, wszystkie tego typu rzeczy uczysz się. Przede wszystkim też uczysz się tego, jak pewniej każdego miesiąca pozyskiwać klientów. Bo to jest bardzo ważne, że jeżeli nie będziesz każdego miesiąca pozyskiwać klientów, ale też siebie jako specjalisty nie odciążysz, to ciężko ci będzie wejść na kolejny level. Dlatego w przypadku właśnie takich kursów pokazujemy właśnie, jak się odciąża siebie, jak się zwiększa przychód, jak się stabilizuje pozyskanie klientów, jak się pierwsze prace zleca dla kogoś innego, żeby się odciążyć z rzeczy, których możesz się odciążyć szybko i tanio. Natomiast nie jesteś często się odciążyć w stanie z rzeczy specjalistycznych, bo praca często polega na tobie. Uczysz się też, co zlecać, czego nie zlecać, w co warto inwestować, w co warto nie inwestować, bo często osoby na tym etapie wydają zaoszczędzone pieniądze, przepalają pieniądze, a potem się budzą z ręką w nocniku i mówią, ups,
Jest problem. No a potem jaki jest problem? Jest taki problem, że masz narobione prace, masz rozgrzebany biznes, masz nakupione kursy, które ci się w ogóle nie przydadzą na twoim etapie, masz naczytane książek, z których w ogóle nie jesteś w stanie skorzystać i potem mówisz, o Boże, tyle pracuję, tyle wydałam, tyle zainwestowałam, a to nie idzie do przodu. A tu nie chodzi o to, żeby nakupić kursów, szkoleń, tylko żeby zrobić te rzeczy, które popchną się na wyższy level. I mniej więcej to, czego się uczysz tutaj, to są właśnie te rzeczy. I też taka zmiana, jak z samozatrudnionego zacząć budować tą pierwszą infrastrukturę. Samozatrudnieni mają problem z delegowaniem prac, mają problem z tym, żeby ułożyć strategię, żeby nie pracować od rana do nocy. No i pracują potem od rana do nocy i narzekają, że nie mają czasu, a jeżeli nie mają czasu, to nie wdrażają nowych rzeczy. Albo narzekają, że nie mają pieniędzy, bo idzie na życie i takie się koło kręci, ktoś tak żyje przez wiele, wiele lat, a potem na starość nie ma za co na emeryturze żyć. Zakupione mam nadzieję, że pieniądze dobrze wydane. Jestem przekonany, że pieniądze są dobrze wydane, także dziękuję, że dołączyłeś i gratuluję. Dawidzie, wspomniałeś parę słów o MLM-ie, to też odpowiadałem na to pytanie, dobra. Czyli to są nagrania, Anna pyta, tak to są nagrania. Mam już konto u Was, ale nie działa. Logowanie przy zakupie wychodzi error. 7 razy próbowałem. Wojtku, proszę Cię w takim razie o maila. My wtedy sprawdzimy Twoje konto, zobaczymy o co chodzi. I jutro z samego rana obiecuję Ci, że ten problem będzie rozwiązany. Serdecznie się przepraszam za ten błąd. I tutaj ogarniemy to. Jako producent też sprzedajesz, a skoro B2B, to powinieneś mieć płatność kartami. To chyba nie do mnie jest pytanie, bo ja mam karty. Co myślę o sprzedaży kursów z zakresu fizjoterapii? Według mnie jest to super pomysł. Takie kursy idą, mają wzięcie. Dawid, kupiłem kurs, jaki mi poleciłeś. Myślisz na temat branży odzieżowej w social media? To jest najlepszy biznes w tym momencie. Najłatwiejszy biznes według mnie w tym momencie to jest sprzedaż odzieży przez social media. Naprawdę. Założenie własnego sklepu i sprzedaż odzieży na chwilę obecną to jest najprostszy biznes, jaki możecie sobie wymyślić. I też, co jest fajne, że tymi metodami, które ja pokazuję, to tutaj naprawdę fajnie wam to pójdzie. Wiesz może, jak sytuacja opłacalności wygląda w Norwegii albo Skandynawii? Metody działają, ale tutaj są pewne triki, które trzeba zastosować. I mogę Cię, Marta, skontaktować z moim kolegą Marcinem, który pracuje w marketingu w Skandynawii. On Cię też nauczy, jakie są różnice między Polską a Skandynawią, czy Europą a Skandynawią. Bo jak pójdziesz z mentalnością Polaka na Skandynawię, to jest lipa. Natomiast moje metody, które robimy, plus ta mentalność skandynawska, jak ją łykniesz, to bez problemu. Czy warto popchać usługi SEO dużych firm? Szukam firmy, która robi dobrą robotę. Może byś polecił budżet 15 tysięcy miesięcznie. Jeżeli chodzi o SEO, tutaj mnie pyta Mike. Ja mam firmę, która super robi SEO. Sam korzystam z usług tej firmy i oni też pracują dla dużych firm, takich jak na przykład Komarch, i oni ogarniają robotę rewelacyjnie, są w branży bardzo długo i co jest ważne, są uczciwi i uczciwie wykonują pracę. Także napisz proszę do mnie, maile już podawałem kilkukrotnie, napisz proszę do mnie i ja ci wskażę tą firmę. Sam korzystam z tej firmy, ja też wrzucam parę tysięcy miesięcznie i korzystałem z wielu firm SEO, ale to już tak dobra firma, że to są moi dobrzy znajomi na tym etapie. I sam korzystam z ich usług. Mój pomysł na biznes, mam pomysł na biznes, to czy jedynkę i dwójkę, Anna pyta, tak? Jak masz pomysł na biznes, weź jedynkę i dwójkę.
Co polecasz kupić od ciebie, żeby dojść do 500 tysięcy na zabawkach? Niezależny przedsiębiorca, Facebook Elite oraz schematy biznesu. Te trzy kursy, jak ogarniesz, to dojdziesz do. Myślę, że to jest spokojnie wystarczające, żeby mieć kompetencje, żeby poprowadzić firmę, żeby dojść do tego etapu. Aktualnie jestem na etacie jako trener wewnętrzny i dodatkowo pracuję na umowę o dzieło w innej firmie. Ogólnie zajmuję się szeroko pojętą edukacją. Chcę iść na swoje, głównie ze szkoleniami. Jestem na etapie tworzenia ofert i reklam. Czy ten moment uważasz za właściwy kierunek? Ja uważam, że w takiej sytuacji jak Aneta, to albo weź wszystkie materiały, bo i tak będziesz z nich potrzebowała skorzystać, a teraz jest najlepsza cena, albo weź jedynkę i dwójkę pakiet. Czyli jeżeli jesteś na tym etapie, to w tym kierunku. Według mnie jest duże zapotrzebowanie na rynku na te tematy. Według mnie da się na tym bardzo dobrze zarabiać i idealnie by było wziąć wszystkie pakiety. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na wszystkie pakiety, to chociaż jedynkę i dwójkę. Jeżeli kupię jeden pakiet, a po jakimś czasie będę chciał dokupić kolejny, to czy można liczyć na promocyjną cenę? Jeżeli będzie wtedy taka sytuacja, że będę robił jakieś promocje, to tak. Jeżeli natomiast nie będę robił promocji, to wtedy już kupujesz po cenie regularnej. Dlatego też zobaczcie, zachęcam Was do wzięcia albo całości, bo od razu Wam powiem tak, jak Wy kupujecie za 997 zł całość, ja to od jutra będę normalnie na VOD sprzedawał za 2000 zł. Więc już tylko kupienie tego pakietu pozwala Wam oszczędzić minimum 1000 zł. Więc każdy z tych pakietów minimum 2, 3, 4 razy wzrośnie w cenie, jak się promocja skończy. I jeżeli nie będziecie wtedy trafili, nie traficie na promocję, to ja wam nie sprzedam tego taniej, bo takie są zasady. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście kupili dzisiaj chociaż kilka, bo często kupić 2, 3 się będzie bardziej opłacało niż za chwilę kupienie jednego pakietu. Czy jeżeli kupię jeden pakiet, ok, to już mówiłem, dobra, idziemy dalej. Czy kolejny pakiet będzie w samych cenach? Czy kurs Facebook Elite jest dostępny nie tylko w formie szkolenia, ale po prostu e-booka czy nagrania? Tak, Facebook Elite jest dostępny w formie Akademii Online. Tutaj już pokazuję, jak to wygląda. Jeżeli mamy Facebook Elita, zobacz, to jest Facebook Elite i on jest dostępny w formie kursu online. Mamy normalnie. Facebook Elite mamy normalnie w formie kursu online. I to już jest nagrane. Materiał jest rewelacyjnie dopracowany, także możesz tutaj sobie wszystko zobaczyć. I zobacz też, że są lekcje już nagrane. I co jest ważne, są darmowe aktualizacje. Jak coś się zmienia, to etykieta 2.20 to są darmowe aktualizacje. Także Facebook Elite jest już tak dopracowanym kursem. Jest tak dobrze dopracowany kurs Facebook Elite, że my już tam naprawdę niewiele aktualizujemy czy poprawiamy, bo to tak super działa, że już na tym etapie po prostu dla mnie nie ma sensu. Ludzie już nie mają pytań, są super zadowoleni. Jest to taki produkt dopracowany, że ja jestem z niego dumny po prostu. Czy branża ślubna, usługi online, poradniki, e-booki? Nie do końca, ale zbudowanie biznesu, że online pozyskasz klientów do biznesu stacjonarnego, to jest kierunek. W ogóle mam osoby, które przychodziły do mnie na szkolenia z branży ślubnej, uczyły się, jak pozyskiwać klientów przez internet do branży ślubnej, jak robić wesela i naprawdę dobrze zarabiają. I jest jeszcze jeden patent, e-book, jak dobrze zaplanować ślub. Jeżeli taki e-book zrobisz, jak dobrze zaplanować ślub, zorganizować wesele i tak dalej, taki poradnik, to jest ok. Natomiast różne inne wariacje to nie widziałem, żeby działały. Początkujący MLM, jaki pakiet powinnam kupić? Pakiet pierwszy i drugi przede wszystkim lub jedynkę, dwójkę, trójkę. Wojtek pyta, czy oferta jest dla zarejestrowanych użytkowników? Nie, to jest dla wszystkich. Jeżeli wyskoczył ci error, tak jak napisałeś maila, dziękuję. I ogarniemy to wszystko potem. Podaj nazwy firm, które prowadzisz.
Jeżeli chodzi o nazwy firm, to wejdź w regulamin i w regulaminie masz wszystkie informacje. Jakbyś chciał w KRS-ie sprawdzić, to tutaj od razu mała uwaga. Część tematów prowadzę pod JDG i nie zrobię z tego spółek, żeby mi ludzie nie zaglądali w papiery. Dawid, czy masz kurs o wykorzystaniu LinkedIn? Na razie nie mam, planuję zrobić w przyszłym roku. W jaki sposób można się ze mną skontaktować? Wystarczy, że podasz maila, który podawałem wielokrotnie, dawidbegiński@bigmałpa.gmail.com i tyle. Czy tylko przechodzimy kurs, czy mamy z Tobą kontakt w przypadku pytań? To już odpowiadałem. Kupiony cały pakiet. Jak myślisz, czy jeśli jeden biznes się rozwija, warto zaczynać kolejny? Tutaj w module zobacz szóstym. W pakiecie piątym od 50 do 100 tysięcy są takie dwie lekcje, które odpowiadają na pytanie, że jeżeli już biznes dobrze idzie, to tutaj jest kolejne produkty, pomysły biznesowe, bo ty chcesz rozwijać jeden pomysł, ale nie chcesz, żeby się ten zepsuł. Więc dopiero pomysły rozwijasz, kiedy ta firma już działa samodzielnie bez ciebie, to dopiero możesz kolejne rozwijać. Jeżeli będziesz miała pomysł rozkręcony, ale nie samodzielnie zaczniesz rozwijać, to tutaj ci siądzie. I też pokażę Wam zjawisko szklanego sufitu, bo wielu z Was dojdzie do na przykład wyniku 30 tysięcy, a potem dalej nie pójdzie, bo będzie szklany sufit, tak zwany szklany sufit. Więc ja też na przykład w kursie pokazuję, co zrobić, żeby to zjawisko szklanego sufitu przejść, żeby rzeczywiście móc pójść dalej o kolejny level, tak? Także moi drodzy, ja pomału będę dochodził do końca pytań. I zapraszam Was, zachęcam Was do dołączenia. Jak widzicie, cena jest super. Jak widzicie, są rozwiązania Waszych problemów w kursie. Też jak widzicie, popełnienie jednego błędu będzie kosztowało Was więcej niż dołączenie do kursu i rozwiązanie wielu błędów. Także według mnie nie ma co się zastanawiać, tym bardziej, że ceny są rewelacyjne. Co myślisz o biznesie olejkami eterycznymi? Według mnie to jest pomysł super, choć jest to pomysł, który na start jest dobry, ale do zostania milionerem może to być za mało. Natomiast jeżeli potem będziesz kolejne produkty dokładać, 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 to z olejków eterycznych jak najbardziej można rozpocząć. Mam konto założone, zamówienie do koszyka, ale po zalogowaniu systemu, pomimo wypełnienia wszelkich pól, wyskakuje, że zamówienie nie może być złożone. Co z tym zrobić? Prosiłbym o maila na dawidbagiński@bigmałpa.gmail.com. I wtedy po prostu zrobimy to zamówienie mailowo. Dam ci dane do przelewu, zrealizujesz przelew i tyle. O, sorry, już poszło, odwołuję alarm. Ok, dziękuję. Słuchajcie, jeżeli ktokolwiek z Was, ktokolwiek ma jakikolwiek problem z zamówieniem, napiszcie na dawidbagińskigobig@gmail.com. Nawet nie ma gadania, żeby były jakiekolwiek problemy. My to naprawimy, usprawnimy, damy Wam dane do przelewu, zadbamy o Was, pomożemy Wam, żeby to wszystko poszło. Systemy nie są doskonałe informatyczne, ale my dokładamy wszelkich starań, żebyście byli super zadowoleni. Monika pyta, przy MLM pakiet 2-3, albo 1-2, albo 1-2-3. Ja bym w tej kolejności MLM polecał. W kursie mówisz o rozwiązaniach podatkowych, aby płacić niższe podatki przy wysokich dochodach. Jeżeli chodzi o kwestię tego tematu, to wskazuję pewne rozwiązania, które warto zrobić, ale nie udzielam porad podatkowych. Takie rzeczy zazwyczaj się rozpatruje indywidualnie. To jest bardzo ważne. W końcu się udało, zamówiłem 1, 2, 3. Mam nadzieję, że będzie wartościowe jak Facebook Elite. Ja z tego kursu jestem równie zadowolony jak z Facebook Elita. Naprawdę mega jestem zadowolony. Dawid, tak bardzo pakiet niezależny przedsiębiorca różni się od Twojego kursu Schematy Biznesów? Wszystkim. Różni się wszystkim. Tutaj pokazuję głównie, jak zarządzać firmą. W schematach biznesu pokazywałem bardziej, jak budować pod kątem wykonawczym różne rzeczy. Generalnie różni się wszystkim, tak mogę powiedzieć, bo ja nie lubię nagrywać w kółko tych samych kursów, nie lubię dwa razy powtarzać tego samego, dlatego nagrywam tak, żeby powiedzieć coś raz i nie powtarzać tego w innych kursach.
A co ze sklepem z roślinami, stacjonarnie, internetowo, oba? Powiem wam, że w ogóle na przykład we Wrocławiu mam znajomego, który ma sklep z roślinami i mu to super online idzie. On sprzedaje rośliny online, stosuje moje metody, idzie mu to naprawdę dobrze. Serdecznie dziękuję za wartościowy wykład. Pozwolisz, że skontaktuję się z tobą w sprawie konsultacji. Tak, jak najbardziej zapraszam. Cieszę się, że też poszło, dlatego się tym podzieliłem. Co polecasz dla nowo powstałej marki, która ma już produkt i pomysł ze strategię branża fashion? W zależności od tego, jaki robisz przychód, po prostu wybierz taki pakiet, który robisz przychód. Jak robisz przychód poniżej 10 tysięcy, pakiet drugi. Jak robisz od 10 do 20, pakiet trzeci. Jak robisz 50, 100, pakiet piąty. Daj dla wytrwałych Facebooka za 1000. Nie mogę. Facebook za 1000 zł to ja będę dokładał, bo koszty są dla mnie większe. Pamiętajcie, że daję nieograniczone wsparcie. Także tutaj nie ma takiej możliwości nawet. Czy planujecie aktualizację Facebooka Lead po tak dużej zmianie layoutu Facebooka? Już robimy aktualizację. Szukaj etykiety 2020. Zakupując wszystkie pakiety, jak szybko początkujący przedsiębiorca jest w stanie dojść do 100 tysięcy miesięcznie? To zależy. Są takie osoby, które dojdą w czasie krótszym niż rok. Są takie osoby, które dojdą w czasie dłuższym. To już jest indywidualna kwestia. Ja patrząc na bazie różnych swoich doświadczeń, to ja dojdę w kilka miesięcy zazwyczaj. Są osoby, które też wiem, że potrafią w kilka miesięcy dojść od zera, uruchamiając nowy projekt. Są takie osoby, co potrzebują roku, może więcej. To już zależy, jak szybko będziecie się angażować. A czy w potencjał w zaproszeniach ślubnych widzę? W zaproszeniach ślubnych widzę mniejszy potencjał niż w pozyskiwaniu na wesela klientów z internetu. Natomiast znam ludzi, którzy robią takie rzeczy i którzy na tym zarabiają, także zarobić się da. Jak dużo, to nie wiem, bo oni mi nie mówili, jak dużo zarabiają. Natomiast wiem, że są ludzie, co sprzedają takie rzeczy i da się na tym zarobić. Dobra, moi drodzy, w związku z tym, że pytań więcej nie ma, to ja ze swojej strony serdecznie dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Też oczywiście zapraszam Was ewentualnie na moje różne profile społecznościowe. Jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, to zachęcam Was, żebyście dołączyli. Spędzenie z Wami tego czasu było naprawdę fantastyczne. Tutaj są moje social media. Jak macie ochotę mnie poobserwować, to zapraszam. Dziękuję Wam, że byliście. Życzę Wam spokojnego wieczoru. Wklejam jeszcze link dla osób, które mają ochotę dołączyć. I to powiedziawszy, cieszę się, że udało nam się to wszystko zorganizować. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego spotkania. Serdecznie Wam dziękuję i polecam się na przyszłość. Także trzymajcie się, dziękuję i pozdrawiam. Cześć.